Witam wszystkich bardzo serdecznie. Już są pierwsi oglądający. Jest z nami Oskate, no i jest wspaniała grupa z Anetą, Jackiem i Tatkiem. I być może Cześć, dołączy do nas cześć. Jasiek jeszcze. Ale nie wiadomo. Nie wiadomo. Wszystkich tych, którzy nie są zainteresowani potyczkami na żywo na turnieju Magnusa Carlsena, zapraszamy do naszej lekcji. A dzisiaj debiuty od A do E, czyli ulubiona seria Tatka. Zajęcia stworzone dla Tatka. Tak, zajęcia stworzone dla Tatka. Ale słuchajcie, zanim do zajęć przejdziemy, to krótka rozgrzeweczka. Zadań analizy wstecznej. Nie wiem, czy to zadanie wam pokazywałem, ale wydaje mi się, że akurat wam jeszcze tego nie pokazywałem. A to znaczy analiza wsteczna? No, że trzeba odgadnąć to, co się działo wcześniej w partii, tak jak kiedyś już robiliśmy takie zadania. To Sherlock i Holmes to robi. Tak, dokładnie. Od początku? Od tego, jaki to był debiut? Nie. Nie. Jest jedno pytanie, jest tylko jedno pytanie i trzeba na to pytanie znaleźć odpowiedź. Jest z nami Piotr Gliwice i Paczoszek. Witajcie. Cześć. Słuchajcie, pytanie brzmi tak. Na polu G3 znajduje się pionek. Nie wiemy jakiego koloru, czy białego, czy czarnego. No i musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć właśnie, jakiego koloru jest ten pionek, biorąc pod uwagę, że wszystkie figury w tej partii poruszały się w ten sposób, że nie zmieniały koloru pola, czyli jeżeli na przykład wieża stała na polu A1, to mogła tylko chodzić na pola czarne w pozycji początkowej. Jeżeli skoczek stał na polu B1, to musiał zostać tu zbity, bo skoczek zawsze zmienia kolor. Hej, Michał. Kurczę, Arek, znaczy było to ok, coś tam załapałam, ale jeszcze raz. Jeszcze raz, no jeszcze raz jest tak, że wszystkie figury chodziły na tych, po tych samych kolorach, jak stały na początku. To było ok, no. No, więc na przykład jak stała wieża, no to wieża mogła pójść na pole A3, na pole tak, A5. Tak, skakać mogła. A na przykład skoczek nie mógł się ruszyć z pola B1, musiał zostać tu zbity, no, tak? Bo a skoczek... goniec mógł sobie dowolnie chodzić. Goniec mógł dowolnie, bo gońce zawsze trzymają się swojego koloru. Ale to tak samo skoczek na polu G1 musiał zostać zbity, tak? Dokładnie tak samo. No i pytanie brzmi, jakiego koloru pionek stoi na polu G3 zaznaczonym? Zaznaczymy go na żółto sobie. O, tak będzie kontrastowało ładnie z tym niebieskim. W sensie, czy biały, czy czarny, tak? Tak, dokładnie. Czy biały, czy czarny. Krótka rozgrzeweczka i zaraz przechodzimy do... No, godzinę później. Godzinę później, tak. Zaraz. Biały pio... Znaczy ten... Michał proponuje, że biały po biciu z H2. Znaczy, nie, to nie jest właśnie możliwe. Znaczy, nie, jest możliwe, no dobra. Chodzi mi o to, że skoczek na G1 został zbity. Widzę, że mam fanów. Przepraszam, musiałem to zauważyć. Tak. Hoff No Warrior zauważył powrót Jacka. Postaram się bywać tu częściej, w niedalekiej przyszłości. Zostałeś zauważony. Dobrze, Tatku, bo mówiłeś coś mądrego. Nie, ale nie, to w zasadzie chyba nie było takie mądre. Chodzi mi o to, że ten skoczek na G1 został zbity, a pion biały, który jest na F2, stoi w swojej początkowej pozycji. Chyba, że szachownica jest z drugą strony. Ale wieża mogła. Ale nie. A jest. A nie, sprytnie to powiedziałeś. Kurczę, teraz jak się zastanawiam. Muszę wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem pomysłu. A Tadek, powiedz Tatka jeszcze raz ten pomysł swój. Ale ja tak naprawdę nie mam jeszcze konkluzji z tego. Tak, możesz powtórzyć? Chodzi mi o to, że skoczek z G1 został zbity, a pionek biały na polu F2 stoi w swojej początkowej pozycji. To są dwie takie dane, które powiedziałem, ale jeszcze nie znam konkluzji tych danych. Okej. Po prostu zwróciłem na to uwagę, wydawało mi się to ważne. Nie, to jest, jak teraz ja z kolei się zastanowiłem, to wydaje mi się, że to jest, chociaż nie, no dobra, to jednak nie miało znaczenia takiego wielkiego. No właśnie. No bo Hetman mógł spokojnie przyjść, zbić i wrócić, prawda? No właśnie. Więc akurat ten skoczek nie jest jakiś taki kluczowy. Bo rzeczywiście z innymi figurami byłby problem, bo zastanawiałem się, co z wieżą, ale wieża nigdy nie może się znaleźć na tych liniach, prawda?
nie jest w stanie się w ogóle dostać na te linie. No tak. Bo te linie są zawsze ale zabronione hetman, dla wieży. Tak, hetman mógł. Więc tak, ale hetman mógł, no. Hetman tutaj daje nam sporo możliwości pozbijania na czarnych polach. No dobra, no ale to zobaczmy na to, co się dzieje, co mamy dane w ogóle, co wiemy o tej pozycji. Bo to możesz, my tak naprawdę zaczynamy zastanawiać się nad tymi wszystkimi figurami, które zginęły, a może wypadałoby się zastanowić nad tym, co zostało. A czy to już ustaliliśmy, że ta szachownica jest tak ustawiona? No tak jest, ABC normalnie tak? I tak dalej. Tak jest. Białe są na dole, czarne na górze. Tak, no czyli nigdy bym nie zapomniał przecież zmienić tych koordynatów, jakbym no nie ustawiał sobie. Znaczy tak, pionki też musiały się poruszać o... Maksymalnie mogły się wysunąć o dwa pola do przodu. Dobrze o tym myślę? Tak. Albo bić. Każdy pionek mógł... No tak, mógł się poruszać albo dwa do przodu, albo bić. No tak, ale to też mówi, że tych wszystkich pionkach zmarłych w no. historii. Tak, tak, no, tak. Czyli jakby pionka naszego, który z G, nie mogło być na tym polu, tylko ten, co mógł zbić, tak? Z znaczy, to jest, G. Biały. To jest o tyle ważne, że ten pion, jeżeli załóżmy, że to jest pion czarny, no to musiał przejść o dwa pola, a potem dwa razy zbić, tak, żeby dojść do tego pola. Trzy razy w zasadzie, no bo jeszcze raz musiał na koniec. Raz, dwa razy zbić. Dla tych, co dopiero dołączyli, zastanawiamy się, jakiego koloru pionek stoi na polu G3, czy jest to pionek białych, czy czarnych. Biorąc pod uwagę, że że wszystkie figury i pionki nie zmieniały koloru od pozycji początkowej, czyli jeżeli stały na polu czarnym, to też mogły się poruszać tylko po polach czarnych. I odpowiednio, jeżeli stały na polach białych, to tylko mogły się poruszać po polach białych. To jest jedna poprawna odpowiedź? No, jest pytanie A czy B, a ile chciałbyś? A zaraz, przepraszam. Aha, czyli... Tak, jedyna szansa, żeby tam stał biały pionek, to jest po biciu z H2. Tak. To jest jedyna szansa białego pionka. Tak. Czarnego pionka to byłoby przeskoczenie o dwa pola, a potem dwa razy bicie. To mógł być na przykład ten pionek, mógł być pójść ciach. Jest dużo takich możliwości, tak. Prawda? Stąd tu, później E, tak. Albo dwie. Albo tak, ten mógł sobie bić tutaj całą serią. No tak. A też mógł tak. Tamten. Patrzmy na to, co jest na szachownicy, a nie na to, czego nie ma. To skupmy się na tych dwóch białych pionkach naszych. Co one tutaj nam wnoszą? Ale to, dlaczego się skupiasz akurat na tym, co nic nie wnosi? Ale no bo kazałeś mi się dlaczego... skupić na tym, co jest na fachownicy, to ja to tylko te pionki widziałam. Czyli dobra, skupmy się na tych królach. No. A właśnie, dlaczego król jest na czarnym polu? No dobrze jest. Nie. No tak, dobrze jest. Jak on tam przyszedł? No właśnie, spora podpowiedź. Sorry Jacek, ale musiałem sporą podpowiedź, bo już nie mogłem wytrzymać tego koncentrowania się na pionkach. No tak. Jak on tam przelazł? Kurczę, jak on tam przelazł? Na niebiosa. Roszadę zrobił. Roszada, tak. I musiał zrobić tę roszadę, słuchajcie. A nie, dobra, taką lupę. Albo taką. No ale raczej zrobił tą długą. W lewo? No nie, no musiał długą, bo inaczej musiałby iść dookoła, to bez sensu. No chyba, że nie. No to jeżeli, ale słuchajcie, jeżeli zrobił roszadę długą, to wieża zmieniła kolor, więc musiał krótką zrobić. Bardzo dobrze. Faktycznie. Czyli nie mógł zrobić długiej. Okej, czyli przyszedł z G1 na H2. Ale on drogę przebył. Dosyć dookoła. No to jeżeli on tam przeszedł, to znowu coś musimy teraz te pionki nasze rozważyć, czy on tam mógł iść, jak my tam mieliśmy te pionki. Nie? Bo jeżeli my zbiliśmy, jeżeli biały pionek zbił z H na G i tam stoi biały, to ten czarny król nie miał jak tam przejść, więc tam nie mógł być biały pionek. Wiecie o co chodzi? Mm-hmm. Aha, no tak, on by tam nie przeszedł. Nie, mógłby... No tak, jeżeli... no bo jeżeli byłby biały pionek na H2, i zbił na G3. Tak, no. To król nie ma jak iść. No chyba, że ktoś zbije tego pionka na G3. No tak, ale wtedy już nie mógłby stać tam biały pionek, tak? No właśnie, o to mi chodzi. No tak, to, więc biały... to wyklucza białego pionka. To wyklucza, tak. Tak, czyli że musiała zostać zrobiona roszada.
Aneta, masz... Wprowadzasz w zakłopotanie. Przepraszam za wprowadzanie w zakłopotanie. I masz taki za przeproszeniem web analityczny też. No. Za przeproszenie. Za przeproszenie. Tak? Więc wszystko się wybacza poza przeproszeniem. Więc... Dzięki. Nie, to zdecydowanie jest pionek czarny. No. No tak, czyli król musiał tędy wyjść, co oznacza, że ten tutaj pioneczek na polu G3 musi być czarny, bo biały wcześniej musiał albo zostać zbity, albo musiał przejść gdzieś dalej, żeby zrobić miejsce królowi. Dobra. Dobra. Mamy to. Wszystko jest, wszystkie odpowiedzi już tutaj są ile mamy zrobione. Ile mamy na rozgrywkę? Czas 12 minut ta zagadka. To była najszybsza nasza chyba. Chyba. Chyba też najprostsza, co? Czy nie? Ale też najfajniejsza, muszę powiedzieć. Dobra. Na mnie też się podobała. Słuchajcie, dzisiaj przed nami kod debiutowy numer 2, czyli A02. Nie, przepraszam, A01, bo pierwszy to był A00, więc A01 dzisiaj kod debiutowy. I pod tym kodem kryje się atak Larsena. Czy wiecie... Może Arek jeszcze przypomni, co te literki znaczą. Tak. Dla niewtajemniczonych rozwiązujemy, w sensie uczymy się debiutów systematycznie, czyli tak jak uczy encyklopedia szachowa, od A do E. Wszystkie debiuty szachowe zostały kiedyś skatalogowane i przyznano im kody od A00 do E99. Ktoś mi zwrócił ostatnio uwagę, że to jest przecież przeszło 500 odcinków, ale... No nie przeszło dokładnie, tak? Ale no co, mamy czas, prawda? Damy radę. Ja lubię takie formaty, które się za szybko nie wyczerpują. Stąd moja wyprawa do 3000 w czwartek i debiuty od A do E. Nie trzeba będzie szybko zmieniać tematów. No dobra, słuchajcie, dzisiaj znowu nas czeka trochę głupotek takich debiutowych, bo pod tymi pierwszymi kodami raczej nic takiego ciekawego się nie kryje, a przynajmniej nic, co jest uważane za debiuty poprawne. No właśnie, ale tutaj zaczynamy dzisiaj od ataku Larsena, który czasami też nazywany jest obroną, nie, atakiem Larsena Niemcowicza, czy tam debiutem Larsena Niemcowicza. Ale chociaż w zasadzie w odwrotnej kolejności, bo to jest Nimzo, myślnik Larsen i tak dalej. Aron Niemcowicz był bardzo znanym zawodnikiem, twórcą szkoły hipermodernizmu i wprowadził bardzo dużo debiutów, które polegały na kontroli nad centrum figurami, a nie pionkami. No i te debiuty przetrwały do dzisiaj, ale głównie grywane czarnymi, na przykład obrona Niemcowicza, chociaż to akurat może nie jest najlepszy przykład na ten debiut, ale obrona Greenfelda, czyli na przykład jeżeli po ruchu D4 zagramy skoczek F6, C4, G6, skoczek C3, D5, no to tutaj oddajemy czarnymi centrum pionkowe. Białe mogą bardzo szybko to centrum pionkowe podciągnąć, ale czarne figurami będą je atakowały ze wszystkich stron i próbowały tutaj naciskać. No i tego typu debiuty były popularne i dalej są popularne, natomiast Niemcowicz próbował też podobnych rozwiązań białymi. No i na przykład on tutaj, to już trochę przejdziemy do przodu, ale grywał też ten swój atak w takiej formie, że zaczynał od ruchu skoczek F3 i po jakimś innym otwarciu grał ruch B3. No i to jest debiut nazywany właśnie tym atakiem Larsena Niemcowicza. No i może do tego przejść często po ruchu B3 pierwszym, ale ten atak Niemcowicza kryje się pod kodem A06, a tu mamy A01. Dlaczego? Dlatego, że po ruchu B3 czarne mają trochę więcej opcji. Ruch skoczek F3 jest uznawany za ruch trochę lepszy, bardziej poprawny, a po ruchu B3 jednak czarne tutaj mogą bardzo szybko zająć centrum ruchem E5. Ale czy to jest takie od razu dobre? No zobaczmy, o co może tak naprawdę białym chodzić po tym ruchu B3. No jak myślicie, to się tutaj w tym momencie narzuca? Goniec, tak? Tak, no białe chcą wyprowadzić szybko gońca na pole B2 i już zaatakować tego pionka, stwarzać jakieś pierwsze problemy.
Oczywiście ten ruch E5 to jest najbardziej popularny ruch i teraz chyba najczęściej stosowany, ale możemy też przechodzić, możemy też grać inne ruchy czarnymi po ruchu B3. Tak naprawdę ruch B3 nie stwarza czarnym od razu jakichś problemów. Jeżeli byśmy chcieli zacząć od ruchu D5, też możemy tak zagrać. Jeżeli chcemy zagrać skoczek F6, to daje pewne dodatkowe możliwości, bo jeszcze się nie deklarujemy, którym pionkiem idziemy do przodu. Też ten ruch jest jak najbardziej możliwy. Ale takim najbardziej pryncypialnym ruchem jest ruch E5. No i po ruchu goniec B2, no coś trzeba z tym pionkiem zrobić. No i tutaj pojawia się tak naprawdę pierwszy problem. Jak byście zareagowali na taki ruch? Koczek na C6? Tak, to jest taka naturalna odpowiedź, prawda? Jeżeli pionkiem wysuniemy się zbytnio do przodu, no to może się okazać, że on będzie łatwym celem dla ataku białych figur. Oczywiście biały może nawet natychmiastowo spróbować zagrać D3 i atakować tego pionka, ale może też kontynuować rozwój i dopiero później jakoś tego pionka spróbować zbić. Czy zawsze ten pionek jest łatwym celem do ataku? Nie zawsze, ale czasami może się okazać. Dlatego raczej tym pionkiem dwa razy staramy się nie iść do przodu, zanim nie mamy podciągniętych figur. Stąd ruch skoczek C6. No i rzeczywiście po ruchu skoczek C6 tutaj jest kilka opcji, ale taką głównym ruchem dla białych jest ruch E3. No i teraz to jest też bardzo charakterystyczne, bo pod polską nazwą obrony hetmańsko-indyjskiej kryje się bardzo podobne ustawienie, tylko odwróconymi kolorami. No i teraz pozwolę sobie szybko wrócić do pozycji początkowej. O, tutaj mi się przestawia. Po ruchu D4 czarne bardzo często grają ruch skoczek F6. To jest też właśnie takie elastyczne posunięcie. I po ruchu C4 grają często ruch E6, który tak się zaczyna obrona Niemcowicza. No i teraz na przykład po ruchu skoczek F3 można dawać szacha na polu B4, ale można grać też B6. No i to jest bardzo podobna struktura pionkowa. Stąd nie dziwne, że ten debiut, o ile nazywa się obroną hetmańsko-indyjską w polskim nazewnictwie, no to w angielskim jest to już Niemco-Indian, czyli właśnie od nazwiska Niemcowicza. Natomiast białymi atak, który tutaj będziemy, ta obrona, którą będziemy patrzyli, też się nazywa obroną Larsena, czy atakiem Larsena Niemcowicza. Warto to nazwisko Arona Niemcowicza sobie zapamiętać przy okazji tej teorii debiutów. No dobrze, ale wróćmy do naszego śmiesznego posunięcia B3. No, ruch E5 nastąpił, koniec B2. To E4, nie chcemy tego grać, chcemy zagrać skoczek C6, obronić pionka i po ruchu skoczek C6 białe mogą zagrać ruch E3. No i teraz czarne mają kilka możliwości. Ale dlaczego białe zaczynają w taki sposób? Jak wcześniej sobie mówiliśmy przy okazji innych otwarć, jak może mi przypomnicie, co się bardziej opłaca wystawiać na starcie? Skoczki czy gońce? Skoczki. A dlaczego? Nie pamiętam. Tadek, kurna pamięć. Tadek, to jedyna rzecz, której staramy się tutaj uniknąć, to wkuwania na pamięć. Jak to? Wkuwam wszystko. Ja powiem ci szczerze, Arek, że nie pamiętam, żebyśmy to mówili. Mnie chyba nie było. Jacek, to nie jest wytłumaczenie. Ja się wkułem na pamięć po prostu. Dobra. Jak sobie rozpatrujemy takie typowe debiuty, jak na przykład zaczynamy od ruchów E4, E5, to zazwyczaj lepsze ruchy są, na przykład lepiej jest zacząć od skoczka i zaczynamy od rozwijania jednego skrzydła, żeby sobie zachować możliwość zrobienia roszady i większość debiutów w ten sposób się zaczyna. Dlaczego? Dlatego, że ruch skoczka zazwyczaj przy danej strukturze, takiej określonej strukturze w centrum,
mamy jedno pole, które jest najlepsze i tak naprawdę bardzo rzadko się zdarzy, że w jakimś innym debiucie ten skoczek będzie lepiej stał na polu E2, no bo w tym momencie już tutaj te pola są kontrolowane przez czarnego pionka. Więc rzadko się zdarza, żeby ten skoczek tutaj lepiej stał na polu E2. Na polu H3 też prawie nigdy nie będzie stał lepiej, bo jest tu strasznie poograniczany, no i sam jeszcze będzie przy okazji narażony czasami na bicia gońca. Dlatego raczej stawiamy figurę na takim oczywistym polu. Z kolei dla gońca wiemy już przynajmniej z dwóch takich głównych otwarć, że możemy albo wystawić go na tą przekątną, i tutaj zaczynają się wszystkie partie włoskie, albo wystawić go na tył przekątną, jeżeli czarny też wyjdą skoczkiem, no i mamy partie hiszpańskie. Dlatego ciężej jest znaleźć taką naturalną pozycję dla gońca i najpierw wyprowadzamy to, co jest takie oczywiste, a dopiero później zastanawiamy się nad resztą. No i też skupiamy się na tym, żeby najpierw wyprowadzić jedno skrzydło, czyli jak ruszamy skoczka, to gońca też z tego samego skrzydła, bo to daje nam z kolei możliwość zawsze bezpiecznego zroszowania. To jest taka, oczywiście od tej reguły jest cała masa wyjątków, ale myślę, że warto się tego stosować. Cześć, Króci. Jesteś z nami z OIDX3. Buongiorno. No dobra. To wróćmy w takim razie, przejdźmy z powrotem do tego naszego debiutu. I co tutaj robią białe? Białe wyprowadzają gońca najpierw. No ale zagrały ruch B3, więc tutaj znowu to zadziała, tak? Dla poruchu B3, dlatego gońca naturalnym polem jest pole B2. A dla skoczków jeszcze nie wiadomo, czy będziemy chcieli tego skoczka wystawiać przez C3, czy jakoś na przykład płasko przez D2. No i po ruchu skoczek C6 gramy E3. No i teraz znowu tym gońcem nie będziemy chcieli pójść na pole C4, bo dostaniemy ruch D5, no i zostaniemy tutaj zaatakowani. Więc naturalnym polem dla tego gońca jest znowu pole B5. I tutaj tak naprawdę ta pozycja jest zupełnie odwrócona, bo zaczynamy wyprowadzać gońca, dopiero później będziemy się zastanawiali skoczkami. Badziewia z pierwszych stron eko. Tak, tak, dzisiaj. Ale masz rację, Króci, ale dzisiaj jest dobra, ale jest dzisiaj dobra partia. Jak walczyć z takimi badziewiami. Więc właśnie, trzeba się nauczyć reagować. Więc dzisiaj jest ładna partyjka przyszykowana. No dobra, w każdym razie wiemy, o co białym chodzi. Jeżeli sobie zobaczymy na przykład na ocenę komputerową tych pozycji, no to tutaj wcale nie mają czarne jakiejś przewagi, tak? No białe jednak nic złego jeszcze nie zrobiły, kontrolują centrum z daleka. Te pozycje są cały czas normalne, ale zobaczymy, co się dzieje dalej. Pojawia się możliwość wyskoczenia tym gońcem na pole B5 i zaatakowania skoczka. No i czarne musi się tutaj przeszykować do tego, jak tego skoczka będzie chciał bronić. A czemu on ma bronić tego skoczka? Tego pionka, przepraszam, pośrednio, tego pionka. Aha. Jak tego pionka będzie bronił. No bo oczywiście cała idea białych jest taka, żeby tutaj wywierać duży nacisk na tą przekątną. I ten goniec rzeczywiście jest figurą raczej dobrą. No i teraz musimy się zastanowić, jak tutaj się przestawiać, żeby to miało sens. No można podeprzeć, nie, tego pionka, tylko gońca, żebyśmy sobie jakoś nie zamknęli. No, jeżeli zagramy ruch D6, no to ten goniec będzie troszkę ograniczony, prawda? No i teraz pytanie, co dalej? A nie możemy najpierw wyprowadzić gońca, a potem zagrać D6? No na przykład pole B4 jest raczej polem, które odpada. To też mówiłem wcześniej, że jeżeli nie ma skoczka na polu C3, to raczej nie opłaca się w ten sposób wyprowadzać gońca, bo on tu tylko będzie narażony na ataki dalej. Więc raczej nie. Natomiast jeżeli pójdziemy na przykład na C5, no to tutaj się też nastawiamy pod ten ruch D4 zaraz. Na przykład możemy zostać zaatakowani i po ruchu D6 być może nawet od razu D4 będzie dawało już białym przewagę. No bo teraz po biciu, goniec jest atakowany. W kolejnym ruchu nawet możemy pchnąć pionka, no i tutaj już na polu G7 zacznie coś się dziać. Trzeba być bardzo czujnym w takiej pozycji czarnymi. To jest propozycja F6 Oskejta. Tak, ta propozycja mi się podoba, szczerze mówiąc, bo ona też blokuje tą przekątną tego gońca trochę. Ruch F6 prawie nigdy nie jest wykonywany w tych debiutach. No widzisz, jakby spodziewałem się tego, ale wydaje się dosyć logiczne. Jednak oczywiście w tym momencie nie ma tych motywów, ale to osłabianie tej przekątnej raczej nie jest dobrym pomysłem. Raczej to nie jest dobry pomysł.
Raczej musimy starać się w jakiś inny sposób grać. To też nie jest ruch, który nas rozwija. Zagramy białymi jakiś, albo może na przykład zagram też ten ruch D4, mogę spróbować. I co po tym ruchu D4 zagram? Jeżeli zbijemy, no to okaże się, że ruch F6 jest zupełnie nieprzydatny dla czarnych. Mhm. Jeszcze blokuje jeszcze skoczka tutaj jest... i tutaj ciężko się dalej jakoś tak naturalnie rozwinąć. Jeszcze jedna propozycja jest ZDX3, D5 i później goniec D6. No tak, i to jest jedna z głównych propozycji, że skoro musimy jakoś rozwiązać problem tego pionka, no to może najpierw ruszyć pionkiem do przodu i teraz, jeżeli goniec wyskoczy na pole B5, to tym gońcem możemy się obronić na D6. I rzeczywiście to jest jedna z głównych propozycji i w ten sposób można się czarnymi tutaj rozwijać. No i po dalszej obronie jakimś skoczkiem na F3, no to teraz już można zagrać na przykład hetmanem, obronić tego pionka. Albo nawet już zagrać F6, bo teraz po ruchu D4 możemy przepchnąć pionka do przodu i zdobyć trochę przewagi przestrzeni czarnej, więc też taka opcja istnieje. Ale jakby pomysł jest dobry, żeby tak zagrać. No a druga opcja, no to jest opcja bardzo mało standardowa, ale chyba najbardziej popularna, jeżeli chodzi o liczbę partii, która tutaj została rozegrana. To jest po prostu rozwój skoczkiem na pole F6. I po ruchu goniec B5 gra się jakiś taki niestandardowy ruch goniec D6. Oczywiście to nie jest dobre pole dla gońca. Goniec wolałby stać w jakimś innym miejscu niż blokować własnego pionka i strzelać tylko we własne pionki tak naprawdę w tym momencie. Ale to jest pozycja przejściowa dla tego gońca. Zaraz jak wyjaśnimy sytuację ze skoczkiem tutaj z gońcem, no to oczywiście będziemy mogli wyprowadzić te figury dalej. Jeżeli skoczek idzie na F3, no to teraz można przepchnąć pionka i tutaj już zaczyna ten goniec grać. Natomiast jeżeli białe się rozwijają jakoś normalnie, no to czarne mogą w tym momencie odejść skoczkiem nawet, wykorzystać to, że ten goniec będzie teraz stał trochę wyeksponowany i w kolejnym ruchu zagramy C6, na przykład po ruchu, jakim ruchu, załóżmy skoczek F3, zagramy C6 i po odejściu możemy odejść gońcem i wtedy budujemy to nasze centrum pionkowe. To jest taki... A ruch A6 ma tutaj sens, czy nie? Też, ale C6 jest jakby... ma trochę więcej funkcji. No bo A6 to tylko wygania gońca, a goniec już tutaj nie stoi dobrze. W tym momencie. Myślę, że tylko obrony Morfiego, tak? Myślę, że też jest akceptowalny w tym momencie ruch A6. Czy jeszcze wcześniej? Nawet jeszcze wcześniej. Chodzi mi jako w ogóle zamiast obronę przed... A, w tym momencie. Tak? Żeby zamknąć to pole w ogóle. No ale to tracimy czas, prawda? No trochę tak. To nie jest ruch, który rozwija figury. To a zaraz potem, jak on gońca tam wysunie? Tak trochę jak w partii hiszpańskiej, chodzi mi. Ale nie, no to jak stracimy tego pionka po A6. To może być bicie i stracimy pionka, tak? W partii hiszpańskiej... Chociaż... Tak, no bo teraz jeżeli nawet zaatakujemy tutaj podwójnie gońca i pionka na polu G2, to białe mają obronę, bo skoczek może wyjść i bronić gońca, a przy okazji przesłoni przekątną tutaj, więc tu rzeczywiście w tym momencie tego bicia nie ma i groźba jest realna, no ale ten ruch goniec D6 wcale nie jest zły, bo jeżeli białe rzeczywiście gra tak bardzo niemrawo, no to my możemy wyjść tym skoczkiem. No i teraz tymczasowo oczywiście nasze figury są nieskoordynowane czarnymi, ale biały goniec też strzela w pustkę. No i jeżeli białe dalej kontynuują rozwój, to po tym odejściu, nagle zaraz za jeden ruch będziemy mieli czarnymi zdobyte całe centrum. No i ta pozycja już będzie dobra. Ten skoczek się przemanewrował trochę w stylu partii włoskiej. Bo skoczek idzie na pole G3. A w partii włoskiej, w bardzo podobnej strukturze, mielibyśmy manewr skoczka z pola B8 na pole D7, F8 i G6. Czyli tak naprawdę skoczek może iść oczywiście taką ścieżką albo taką ścieżką. Więc tutaj to pole G6 też będzie dla niego pewnie dobre. No i takie manewry warto mieć na uwadze. To jest tymczasowa obrona pionka, ale pozwala później zdobyć troszkę przewagi przestrzeni. Co jest jeszcze istotne, to no, oczywiście bardzo ciekawy jest ten ruch D5, który ZDX3 pokazał jako opcję.
No i po ruchu goniec B5, goniec D6. No bo w tym momencie czarne od razu zdobyły to centrum. Nie mają jeszcze podciągniętych figur, ale też nie ma konkretów, które by białym umożliwiały jakoś atak na to centrum. Pewnie najlepsze jest wzmacnianie tutaj nacisku właśnie skoczkiem. Teraz z wykorzystaniem tego związania tutaj cały czas wzmacniamy nacisk. I po ruchu hetman E7, no pewnie gdzieś tutaj trzeba już to rozbijać. Tylko na ruch D4 zawsze czarnymi gramy E4. I sobie stworzymy taką ładną strukturę tutaj w centrum z przewagą przestrzeni. To bardzo dobrze tutaj wygląda. Ale lepszą opcją jest, jeżeli mamy taką strukturę pionkową, to chcemy grać na tego gońca bardzo często. Więc tego gońca białymi nie chcemy zamykać. Więc jeżeli już chcemy coś takiego grać, to tutaj uderzamy przez C4. No i po tym ruchu C4 rzeczywiście... Jakbyśmy mogli czarnymi zagrać, to optymalne byłoby przepchnięcie pionka do przodu i zdobycie przewagi przestrzeni, ale w tym momencie nie możemy, bo nie mamy kontroli nad tym polem. To pole jest trzykrotnie atakowane przez białe figury, my mamy tylko jednego pionka, który to pole kontroluje. No i nawet skoczek nie jest włączony do obrony, bo jest związany. Oczywiście moglibyśmy przepchnąć, bo po tym biciu jeszcze jest szach, no ale... Nawet po ruchu D4 roszada już ten atak trzykrotny na tego pionka jest bardzo ciężki do utrzymania. A jeżeli teraz z kolei zbijemy, no to białe zaraz przejdzie do D4 i to białe zdobędzie to centrum pionkowe. Czyli tutaj cała walka znowu się toczy o centrum w tym debiucie. Bardzo ważne jest to centrum pionkowe. Tak, tak. Centrum jest bardzo ważne. Dlatego jak ja bym miał wybierać, to raczej chyba bym wybrał tą spokojniejszą wersję ze skoczkiem F6, goniec B5 i nawet zagrać ten ruch właśnie po to, żeby tymczasowo się skoordynować, wzmocnić, a dopiero później spróbować zająć to centrum. No ale to jest jakby moja subiektywna ocena tego wariantu. Myślę, że ciężko tutaj o jakąś obiektywną. No dobra, a co na przykład byście powiedzieli na taki ruch D5? No, to E5 jest ciekawe, a co po D5? Jak tutaj byśmy grali? Jeszcze jest jakieś pytanie od Zoe DX3, jakby E4 i później D4. W którym miejscu? W którym miejscu? Chyba wcześniej, żeby ten pionek sam poszedł do przodu, ten z E5. Jak tam stoi sam. Aha, że tutaj gramy tak, tak. I na przykład... Aha, że tak, tak. I że teraz ruch E4. No tak, w tym momencie pewnie można zagrać E4. No bo jeżeli jest atak na skoczka, no to trzeba już jakoś się zadeklarować. Jeżeli nawet skoczek pójdzie na pole D3... W tym momencie, bo tam jeszcze D4, tam goniec przecież. Stać. Może jakiś później. A, koń ucieka i D4. A, czyli chodzi o ten wariant główny z ruchem D5, tak? Czyli tu, goniec D6, koń F3 i teraz E4? Mhm. Ale to tutaj nie możemy za bardzo się odsłaniać, tak? Bo na polu G7 jesteśmy przybici. Więc jeżeli zagramy tutaj E4, to... To jest właśnie, no, jeżeli mamy gońca ustawionego na tych polach, to taktyczny motyw jest zawsze taki, że trzeba uważać na te dalekie, przekątne, na te punkty, bo to jest nie tylko strata pionka, ale bardzo często strata też wieży, więc o tym warto pamiętać. Tak jak w zeszłym tygodniu nie było zajęć, ale 2 tygodnie temu, jak sobie mówiliśmy o tych debiutach, to te wszystkie debiuty właśnie w pierwszym ruchu B4, G4 też bazują głównie na tym motywie taktycznym. Więc to może się tutaj przewijać. Okej. No dobra, ale zobaczmy sobie ten ruch D5 w takim razie jeszcze, żebyśmy mieli takie ogólne pojęcie. Co po B3? A, w ogóle gdzieś wyczytałem, że tutaj na przykład B5, znowu jakaś głupia odpowiedź, też jest nazwana obroną polską. więc nie mamy farta do tych debiutów. Dobra. Nie, dobrze. Nie wiem, czy to jest akurat prawda, może ktoś potwierdzić, ale gdzieś to wyczytałem, że to jest jakiś, czy to wariant polski, czy obrona polska, więc no pech to pech. Dobra. No i ten ruch D5. Co
Co robimy białymi? Co robimy białymi? No, jak tutaj białymi możemy grać? Może być skoczek C3. No ten ruch niekoniecznie, bo tutaj podchodzimy pod pionka, nie? I po tym ruchu, no tak, jak zagramy tak, nawet D4, tak, to ten skoczek nie wiadomo, gdzie ma sobie znaleźć pole. Jak pójdzie na bandę, no to niedobrze. Jak tutaj będzie się dalej pchał do centrum, to nawet możemy zagrać F5. I po tym ruchu nawet zagramy jakiś ruch E5. No i mamy takie centrum, jak jest taki debiut odwróconymi kolorami, jak obrona Lechina, gdzie podobne centrum się uzyskuje, no ale to jakby... No nie o to o białym chodzi w debiucie też, prawda? Więc to pole jest raczej... To raczej nie jest dobre pole dla skoczka w tym momencie. Skoczka nie mamy. D5 też chyba słabo odpowiadać, bo gońca sobie zablokujemy. D4 w sensie. D4. No tak, nie po to graliśmy B3, żeby teraz sobie tą przekątną zablokować. Tak, ta przekątna to jest przekątna dla naszego gońca. Może, to możemy od razu wyjść końcem po prostu, jak już zaplanowaliśmy to. No tak, tak. I w ten sposób też często się gra. No i tutaj czarne grają przykładowo ruch C5. I co dalej? No musimy się rozwijać. Mamy tam skoczka, możemy wyprowadzić. Można w ten sposób. Ale wydaje mi się, że chyba lepiej zaczynać od ruchu E3. Dlatego, że jak szybko ustawimy taką strukturę pionkową, to mamy możliwość uderzenia zarówno pionkiem C, jak i pionkiem D. I te pionki są wspierane tutaj przez odpowiednie pionki E3 i B3. I to jest o tyle ważne, że z jednej strony, może tak, z jednej strony wydaje się to nie takie istotne, czy najpierw wyprowadzimy pionka, czy najpierw wyprowadzimy skoczka, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest ważne, bo jeżeli ustawimy sobie szybko taką pozycję i nie mamy wystarczającego wsparcia w centrum od naszych pionków, to czarne mogą grać tego typu warianty. I często takie opcje są wykorzystywane przez właśnie czarne. I teraz na przykład po ruchu E3 po prostu się buduje centrum z wykorzystaniem tego pionka F. Wiem, Jacek, że przed chwilą mówiłem o tym pionku F, że prawie nigdy to nie jest dobry pomysł. Ale trzeba być elastycznym. Więc... A, no jasne, oczywiście. Więc ten ruch F6... Ale dlaczego to w tym momencie działa? No działa to dlatego, że białe po prostu nic nie zrobiły w centrum, więc nie stwarzają żadnych gruźb. Natomiast jeżeli białe teraz postanowią jednak o to centrum z powrotem walczyć, no to po biciu na polu D4 może zbić tylko jakaś figura, może odbić tego pionka. Nie ma pionka, który mógłby tego pionka ewentualnie odbić. No i jaka figura by tu nie odbiła? Czy to będzie skoczek? Gramy E5. Czy to będzie goniec? Też możemy grać E5. Czy to będzie hetman? Też możemy grać E5. No i po każdym z tych ruchów tak naprawdę my musimy jeszcze stracić jeden ruch na powrót gdzieś naszą figurą. No i czarne już dalej kontynuuje rozwój i stoi dość solidnie. Zagra na przykład ruch E3, my zagramy goniec E6, później możemy nawet nie wyprowadzić tego gońca z szachem, skoczek E7 i wszystkie figury są ładnie tutaj skoordynowane. Więc to działa, tak. Ale to jest... Czy jest różnica? No jest delikatna różnica. Jak sobie spojrzymy na ten wariant, w którym powiedziałem, że nie powinniśmy tego robić, to już mieliśmy zagrane E5, tak? My patrzyliśmy na taką pozycję. Wcześniej. Okay. Tutaj i tu się zastanawialiśmy nad ruchem F6. No ale mamy już zagrane E5, tak? Nie potrzebujemy tego ruchu, żeby się wzmacniać. No dobra. To teraz chcę wam pokazać, jak można czarnymi reagować tak aktywnie na tego typu grę. No bo umówmy się, że raczej te pozycje powinniśmy rozpatrywać od strony czarnych, bo białymi takie partie raczej gra się, nie wiem, w klasyce takiej, w turniejach takich bardziej poważnych, no to zagramy ze dwa razy na zaskoczenie i tyle. A całą masę partii raczej gramy czarnymi, gdzie ktoś nas próbuje zaskoczyć, a my, mając jakieś takie bardziej solidne debiuty, musimy starać się walczyć z tymi wszystkimi takimi, no nie wiem, bardziej lewymi opcjami ze strony przeciwników. No i teraz właśnie jak walczyć? D4
teraz chciałbym, żebyśmy się trochę historycznie zastanowili, kto, jak w ogóle, skąd się nazywa ten, od czyjego nazwiska wziął się ten debiut, czyli to otwarcie Larsena, czy atak Larsena. Tutaj Piotr Gliwice pisał, że nie zna gościa. Czy macie, macie pojęcie, kto to był, czy nie do końca? Kompletnie. No gdzieś ze Skandynawii pewnie pochodził. A, dobra, dobra intuicja. Więc pewnie był blondynem. Wydaje mi się, że tak, chociaż widziałem tylko czarno... widziałem tylko czarno-białe jego zdjęcia, więc... Ale wydaje mi się, że to tak. To już trochę informacji mamy. Bent Larsen, dobrze, Zoidy X3, zgadza się. Chodzi właśnie o Benta Larsena. Na pewno był czołowym zawodnikiem w swoich czasach. Taki jego szczyt kariery to były lata pewnie... początek lat 70., może końcówka 60., coś takiego. Tak bym stawiał. No i był jednym z czołowych arcymistrzów, walczył często w różnych pojedynkach właśnie z... No wtedy były czasy dominacji Związku Radzieckiego, więc... A głównie grał z Beth Harmon? Beth Harmon nie istniała. To tak, jeżeli chodzi jak o historię. Zepsułeś mi cały serial. No, tak, tak. Przepraszam. Czemu mnie wyprowadziłeś? Z... No. Arek miał to w wyłączoną. Tego się nie spodziewał Arek, tak? Tak. O, i Baciar mi podpowiada. Wszystko jest dobrze. No i właśnie najbardziej znanym przeciwnikiem Benta Larsena w późniejszych czasach był Robert James Fischer, który rozgromił w jednym z turniejów pretendentów. Rozgromił właśnie Larsena 6-0. Fischer tam w ogóle gromił wszystkich po kolei. Rozgromił też Tajmanowa 6-0. No i ostatecznie w roku 72 chyba Fischer przystąpił do tego meczu o Mistrzostwo Świata, a wtedy mistrzem świata był nie kto inny jak Borys Spaski. Mistrz świata chyba najmniej popularny z tych wszystkich sowieckich, dlatego że wydawało się, że trochę jest gorszy niż reszta, ale ciężko mówić o kimś, że jest gorszy, jak został mistrzem świata i całą masę przeciwników po drodze pokonał. Raczej ta jego spuścizna nie jest teraz tak bardzo ceniona jak pozostałych graczy, ale był na pewno zawodnikiem wysokiej klasy i bardzo dobrym. No i teraz spojrzymy sobie na partię właśnie Larsena razem, który zastosował swój firmowy atak właśnie z panującym wtedy mistrzem świata, bo to był rok 70, z Borysem Spaskim. Więc zobaczmy jak to się potoczyło. Jak kto wydaje mi się, że to jest... grał jakimi? No, Larsen grał białymi, skoro grał swój debiut. A Spaski grał czarnymi. Teraz tylko jak to zrobić? O, sobie będziemy patrzyli już od strony zwycięzcy. Po co mamy tutaj się identyfikować z przegranymi, prawda? No. Białe zagrały B3. No i teraz z psychologicznego punktu widzenia tutaj czarnej mi tak naprawdę należy zagrać ruch E5, bo ta teoria po ruchu D5 właśnie wiąże się z tym, że dostaniemy taką obronę hetmańsko-indyjską, zwykłą, w której mamy tempo mniej czarnymi, bo normalnie byśmy ten debiut grali czarnymi, a tutaj białe to zastosowały, czyli tak naprawdę białe grają debiut, który jest normalnie grywany, ale jeszcze mają ruch w gratisie, więc coś, co im się bardzo opłaca. Więc zamiast iść w te teoretyczne spory jeszcze z tempem mniej, no to lepiej zająć centrum i udowodnić od razu białemu, że tak w szachy grać nie należy. No i po ruchu goniec B2, skoczek C6, w tym momencie nastąpiło takie, no chyba niestandardowe zagranie, ale Larsen zagrał ruch C4. No i teraz skąd ten ruch C4? Skąd ten ruch C4 w ogóle tutaj się wziął? Po co w ogóle, jak myślicie, ten ruch C4 jest? No blokuje ruch D5 trochę, w sensie to pole. Dokładnie, no białe biorą pod kontrolę pole D5 i teraz
uniemożliwiają czarnym tak naprawdę zajęcie tego centrum w tym momencie konkretnym. Mało tego. Oczywiście po ruchu C4, jak wcześniej mówiliśmy sobie, że ten skoczek na C3, no tak, nie zawsze dobrze stoi, może być narażony na atak, no to tutaj wsparty tym pionkiem jest chroniony przez tego pionka niejako, no i teraz już skoczek na C3 znajduje sobie pole. Czyli pomimo tego niby takiego mało aktywnego startu, i tak Larsen się ostatecznie zdecydował trochę o to centrum powalczyć. No ale też Spassky, mistrz świata, wiedział, że jak zagra na przykład w tym momencie ruch D5, no to po biciu, jego hetman wyląduje w centrum trochę za szybko. No i po ruchu skoczek C3, przykładowo znowu, to białe będą miały taką delikatną przewagę w rozwoju. Dlatego nie chciał na to iść i rozwija się normalnie, czyli skoczek idzie na pole F6. Białe... Zoide X3 pisze, że łatwiej identyfikować się z... przegranym. Na naszym również, tak. Nie, dobra perspektywa póki co. Myślę, że nie. Myślę, że jednak starajmy się identyfikować z wygranymi. Będzie nam przyjemniej w życiu. Dobrze. Po ruchu skoczek F6. Nastąpiło skoczek F3. Ideowo atakują białe tego pionka. No i właśnie. Co teraz robimy? Jak myślicie? W tamtych teoriach wysuwaliśmy gońca, żeby bronić. Taki był ruch. Nie wiem, czy to w tamtych tak. Rzeczywiście. A jak wy byście tutaj zagrali? To ma być ofensywny ruch, czy... Ale byś chciał taki... podpowiedź. To... Rocket Lancer. Ale co ile elo? Miał Larsen. Na Lichesie. Larsen chyba nie grał na Lichesie nigdy, chociaż mogę się mylić. Na pewno był jakiś Liches. Ale kto ile ma elo na czeskom? Może ty, Arku. A, że ja. Nie wiem, ile mam elo na czeską. Nie no wiem. Ty. No ty. Nie my, no. Nie wiem. Pewnie z 2500. No cześć. Zawiedziony strasznie. Tak. Aneto, myślimy, co teraz. O, właśnie, dzięki. Dzięki. Że wróciłaś w trakcie. Trochę cię nie było chwilkę. Chwilkę mnie nie było. Nie wiem, bardzo dobrze nie grałem na czeską, więc nie wiem. A którymi myślimy, czarnymi myślimy, co teraz, tak? Tak jest. Zgadza się, tak. Camels. Myślimy, co zagrał Larsen, tak. Patrzcie, jak wchodzi trener znany na streama, widzi pozycję, cztery ruchy zagrane i już wie, jaka partia. To jest, no, to jest klasa, nie? Larsen z paski. E5? No tak, no tutaj jest, czyli jakie propozycje? No mi się podoba tatka propozycja dosyć, pójścia pionem do przodu na przykład. Była ciekawe. Propozycja ruchu gońcem na pole D6, czyli zgodnie z ideami tego ataku. Była propozycja E4, czy jeszcze jakąś mamy tutaj opcję? Tak, no trzecią możemy jeszcze opcję tutaj zaproponować. D6? Tak, no D6 jest też taką naturalną opcją. No i teraz z tym pionkiem na polu E4, jak on za wcześnie wyjdzie, szczególnie jeżeli tutaj jest pionek na polu C4, musimy często uważać. Bo pionek z pola C4 kontroluje pole D5, po to zostało to właśnie zagrane. Nie mamy jak wesprzeć tego pionka. I nie mamy tego pionka jak wspierać, dokładnie. No i teraz, jeżeli biały by miał dużo czasu, to mógłby zrobić taki atak, że wyskoczyłby skoczkiem z tej strony, z drugim z tej strony, wyprowadziłby na przykład gońca, no i tego pionka by obskoczył tak ze wszystkich stron, jeszcze hetmana mógłby podciągnąć i by go zdobył. Masakra. I na to trzeba bardzo uważać, ale w tym momencie to się konkretnie nie zgadza, no bo nawet po takim ruchu, jak zagramy na przykład H6, nie można tego pionka zdobyć, bijąc skoczka, bo my po odbiciu hetmanem atakujemy tą wieżę, więc ta wieża tutaj cały czas ląduje gdzieś pod atakami. Czyli cały czas to dobrze tutaj działa. W
każdym razie, jeżeli ruszymy skoczkiem na G5, H6 i odejdziemy na H3, no to teraz już czarnymi możemy nawet się rozwijać, zdobywać to centrum i po biciu możemy odbić to, nawet skoczkiem w tym momencie możemy odbić, bo pionek nie jest atakowany i my tego pionka zawsze zdążymy wesprzeć, chociażby gońcem, chociażby hetmanem, czasami nawet pionkiem, jeżeli trzeba będzie, a nasze figury zajęły centrum, no i jeżeli się uda jeszcze chwilę tego pionka przetrzymać, to przewaga będzie. A skoczek wylądował na polu H3, czyli na polu, na którym nie chce stać i jeszcze ma dodatkowo te dwa pola zajęte przez nasze figury, czyli na ten ruch E4 taki ofensywny do przodu możemy wykonać, jeżeli widzimy, że tego pionka nie stracimy, że te figury odrzucamy. Ruch goniec D6 z kolei w tym wypadku już nie jest taki dobry, no bo nie mamy takiego oczywistego planu z tym przerzutem, z tym skoczka, bo pionek jest nasze figury są przykute do obrony tego pionka. Nie mamy teraz jak się uwolnić. No i najprawdopodobniej zostaniemy w takiej dziwnej sytuacji trochę dłużej. Baciar mówi, że jak dojdziemy do końca, też będziemy tacy mocni. No tak. Nie no, tutaj trener... Na tym to polega wszystko. Może tak, ale na wyrywki wszyscy będą uznali te nazwy partii, prawda? Też będzie tam dwa posunięcia i od razu wiadomo. O, ja w kogo mam na pamięć. Tak. No tak, Rocket, tak, zgadza się. Słuszna uwaga. Tak. Nikt nie chce ci mówić za bardzo, ale... Dobra. Słuchajcie. No a ten ruch D6 jeszcze zostaje do omówienia, nie? Co o tym ruchu D6 możemy powiedzieć? No przytyka nam gońca naszego czarnopolowego. Tak jest. Ale otwiera drugiego. Ale otwiera białopolowego. Zgadza się, ten goniec tutaj zaczyna grać, ale to jest taki ruch, który łatwo wykonać, bo nic tutaj sobie nie psujemy, no ale też dużo czarnym nie daje, tak? No i pewnie ta pozycja by normalnie jakoś się toczyła dalej, by sobie grali 1000 posunięć i nic ciekawego by się w tej partii nie wydarzyło, no ale właśnie mistrz świata z paski postanowił tutaj agresywnie ruszyć do przodu, czyli ten pionek poszedł do przodu, zdobył przewagę przestrzeni, no i zmusił Larsena do jakiejś bardziej konkretnej gry. Larsen skoczkiem idzie na D4. Tak jak omówiliśmy sobie, że to odejście na G5 jest trochę bez sensu, bo ten skoczek lądowałby ostatecznie na polu H3 poza grą, no to tutaj Larsen wybrał pole D4 dla skoczka. No i kolejny problem debiutowy tak naprawdę. Co dalej z tym robić? Co z tym pionkiem robić? Jak go wspierać, tego naszego pionka czarnego, czy co? Nie no, ten pionek jest Aneta w tym momencie super wsparty, nie? Jak dalej no grać właśnie. Po prostu? Jak grać, panie premierze? No musimy te nasze gońce jakoś uaktywnić. No dokładnie, trzeba rozwijać figury dalej, nie? Tylko w jaki sposób? Może napadniemy na tego skoczka. Aneta, no jestem zdumiony twoim wysokim poziomem gry. No. Ale to właśnie nie wiem, gdzie ty z ironią, czy bez. No bez ironii, no. A rozbijamy bez, figurę dobra. Z atakiem. Czy ja kiedykolwiek byłem ironiczny? Nigdy w życiu, no. Nie pamiętam. Ja też nie. No, jak możemy rozwinąć figurę z atakiem, no to jest dobre rozwinięcie figury, bo i tak chcielibyśmy postawić gdzieś w te okolice gońca, a jeszcze wykorzystujemy pozycję skoczka w centrum, trochę taką umożliwiającą nam zaatakowanie, no i goniec C5 idealnie wchodzi. Jak teraz byście zagrali na ten ruch? Białymi z kolei. No, wesprzeć dodatkowo. Kamel zna wszystkie te partie, więc... A czym? Pionkiem, Tadek? No właśnie, na przykład pionkiem, tak. Na E3. Tak defensywnie. Jedna propozycja jest pionek E3. Dobra. Jakie inne? Jeszcze nie ma. No inne... To już chyba wspierać nie możemy, to ewentualnie odejść. Tak, jakby ktoś był ciekaw, to chyba Kamil się nie obrazi, bo Kamil to jest mój
kolega z drużyny, znakomity trener Kamil Szatkowski. Jeżeli ktoś kiedyś będzie miał okazję spotkać Kamila na jakichś turniejach, rozgrywkach, warto patrzeć na jego i grę, i słuchać tego, co mówi. No dobra, E3 jest rzeczywiście ciekawą opcją. E3 jest ciekawą opcją. Możemy się wzmocnić i wydaje mi się, że to chyba jest lepsza opcja niż to, co zostało zagrane w tym momencie przez Larsena. No, można jeszcze odskoczyć, tak? Tym skoczkiem. Tak. Albo wymienić. Tak, można skoczkiem oczywiście odskoczyć, tylko no właśnie, jeżeli na przykład podejdziemy gdzieś na jakieś pole C2, to tutaj niebezpiecznie daleko znajdujemy się od tego pola F2. Wczoraj bodajże... Tak, wydaje mi się, że to wczorajsza była partia na tym turnieju internetowym Carsena, że tylko nie pamiętam, kto ustawił sobie takiego skoczka na polu E3, to była jedyna figura, która trzymała całą pozycję. Rzeczywiście, to pole E3 jest całkiem dobre, ale no w tym momencie czarne figury po prostu dominują centrum, no i nie za bardzo widać, jak tu dalej się rozwijać. Chciałabym zobaczyć, jak mówisz tak wczoraj bodajże i tak jest chwila zawieszenia i ile tam się przewija tych partii, jakby tam, jak to wygląda z perspektywy twojego mózgu i te tam tych... Wiesz co, tak zacząłem się z perspektywy mojego mózgu, to zacząłem się zastanawiać, kto byłby w stanie z tych zawodników wczorajszych ustawić sobie takiego... taką słabą pozycję. Tak. No, pamiętam, jak tam się miotał tymi figurami, ale nie pamiętam, kto to był. Wydaje mi się, że to była partia Van Foresta, ale... Pewny nie jestem. No nieważne. Nie jest to w ogóle istotne. Chodzi o to, że robimy w tym momencie po ruchu skoczek C2. Robilibyśmy już pierwsze, drugie, trzecie posunięcie tą samą figurą w debiucie. A w tym czasie czarne po prostu wyprowadzały swoje figury. Czyli znowu coś poszło nie tak. Larsen zdecydował się na bicie na C6. No i ta przewaga tutaj rzeczywiście chyba już zaczyna powoli rosnąć. No bo też co się stało? Tak naprawdę białe zagrały raz, dwa, trzy, czyli trzy razy tą samą figurą. Czarne w tym czasie zagrały raz, no i zbiły, tak? Ale to bicie to też nie jest taka strata tempa, no bo w tym momencie otworzył się hetman, no i te wszystkie figury cały czas mają kontrolę nad centrum. Goniec kontroluje pole D4, hetman kontroluje pole D4, goniec może wyjść na F5 i kontrolować przekonną, skoczek kontroluje, wszystkie figury bardzo ładnie stoją. No i za bardzo nie ma jak z tym centrum walczyć i to jest największy ból pozycji Larsena, że teraz, no co byśmy nie wymyślili, to tutaj ciężko jest jakoś się z tego wywinąć. Tak naprawdę w tej pozycji musimy się już zastanawiać, no jak w ogóle dokończyć rozwój, bo wydaje się, że te pola naturalne jakieś znajdziemy, no na przykład skoczek na C3 znajdzie sobie pola, goniec pewnie po G3, goniec G2 albo po E3, goniec E2, ale co dalej? Czy my mamy jakąś aktywną kontrę? No i teraz białe chciałyby jakoś zacząć grać w tej partii. No i gdzie mogą tak naprawdę tą aktywną kontrę robić? Jak myślicie, gdzie tutaj mogłoby się pojawić jakaś szansa dla białych na kontrę? Na królewskim, czy...? Na skrzydle królewskim też są trochę ściśnione, tak? Tutaj nic nie ma, żeby wspierać. Oczywiście ten goniec jest, tak? Goniec jest figurą, ale co miałoby ruszyć? Pionek od razu zostanie zbity. Pionek H, jak będzie samodzielnie szedł, no może, to też... Może tak jakoś wymienić tego pionka zaawansowanego czarnego za naszego. Tak, to jest chyba najlepsza opcja, którą możemy zrobić. Aneta, no widzisz? Kurde, Arek. No rewelacja. Jednak po prostu trzeba było grać w te szachy kiedyś. Ja myślę, że tak, zdecydowanie. Ja myślę, że tutaj powinniśmy się zastanowić nad taką opcją, żeby nawet kosztem jakiejś słabości strategicznych wymienić te dwa pionki. Bo to jest nasza jedyna szansa. Jeżeli zaczniemy na przykład robić coś na skrzydłach, zagramy, nie wiem, ruch H4, no to po ruchu H5 ten pionek już dalej nie idzie, tak? Nic się nie dzieje, tylko narobiliśmy sobie słabości. Jeżeli zagramy gdzieś ruch A3 z próbą B4, to czarny może zagrać A5 i też tutaj już nic nie idzie, bo kontrolujemy pole B4.
i ze wszystkich stron tak naprawdę możemy zostać złapani. Więc jeżeli będziemy grali jakoś bardzo tak, nie wiem, płasko, no to nic tutaj więcej nie zdziałamy w tej partii. No ale to... Tak, dzisiaj on fire. Tak. Dzisiaj nabijam ranking na liczy. A jeszcze E3-D4? Taka kombinacja? No tak, no to jest, też się wiąże z wymianą tego pionka, tak? No bo raczej tutaj zostanie on zbity na polu D3, prawda? En passant. Zgadza się. Tak tutaj ładnie z francuska, żeś zapodał. Zapisał sobie wcześniej na pewno. Nie, no to jest najpilniejszy z uczeń, no. Co tu dużo mówisz? Wszystko w kutę. Ale wymowa. No i teraz rzeczywiście zagrane zostało E3, żeby zagrać później D4. Dlaczego nie zostało zagrane D3? Jak myślicie? Co tutaj się nie podobało? Otwierasz możliwość dla szachu, dla czarnych. Tak, ale tutaj to nie jest groźne, bo mamy dużą kontrolę nad polem C3. Więc zawsze się zasłonimy jakoś. Ale co jest tutaj nieprzyjemne takie? Co tutaj... Pójście tym pionkiem do przodu teraz. Na E3. O, i Piotr Gliwice słusznie mówi. Słabość na polu F2 jest tutaj cały czas wisząca. No i teraz mogą się dziać tutaj cuda w tej pozycji. Konkretnie chyba nic nie działa z tych bić. Chociaż oczywiście chciałoby się poświęcić i wyskakiwać wszystkimi figurami do ataku. Chyba nic nie działa, ale ten hetman na polu D1 tymczasowo jest niebroniony i można zastawiać na białe pułapki. Na przykład spróbować wymusić jakieś bicie na tej przekątnej. No i po biciu możemy zdobyć hetmana, odciągając króla od obrony pola D1. I tutaj pojawia się taki motyw, że... No, jak sprytny. Że możemy tego hetmana zdobyć. No i nawet jeżeli... No my teraz tutaj oczywiście wzmacniamy cały czas nacisk na przekątną. Na taką jedyną sensowną opcją wydaje się wtedy przejście pionkiem jeszcze dalej do przodu, żeby spróbować tego pionka trochę dalej przesunąć. No i po tym ruchu D4, no już teraz ten ruch E3 może zadziałać i po ewentualnym biciu właśnie można dać szacha, skoczka wprowadzić na E4, hetmana na H4, no i ten król wtedy jest już... No... Jasiek na chwilę wbił i poszedł. Atakowany. No bo Jasiek to jest zajęty człowiek, więc wiesz. Zobaczmy sekundę, zrozumiał wszystko, całą grę. No, Paski Larsen. Jasiek wszedł, mówi, Paski Larsen znam. 10. runda turnieju w Belgradzie, pamiętam. Tak, więc dlatego Jaśka nie ma dzisiaj z nami, no bo po co ma sobie odświeżać te... No dobra, może jeszcze Jasiek wróci, no bo tutaj się widownia domaga. Dobra, zobaczymy. Wydaje się lepszą opcją, w takim razie skoro tutaj takie sztuczki mogą się dziać, zagranie D4 od razu, prawda? W jeden ruch, żeby tego pionka spróbować wymienić. No i teraz, jak damy tym pionkom się tutaj ustabilizować, na przykład jeszcze zdąży biały zagrać E3, no to wcale tak źle nie będzie. Dlatego czarnymi też trzeba tutaj konkretnie zbić na tym polu D3. No i co dalej? Biały na przykład idzie na wymiankę hetmanów. To co robimy? Szacha gońcem? Może? Chociaż nie, bez sensu. Szach gońcem to, wiesz co, wyprowadzimy mu figurę tak naprawdę, a nic tutaj nie zdziałamy. Arek by wymienił na pewno od razu. Dlaczego? Nie wiem, polubisz wymieniać hetmany. Lubię z wami wymieniać hetmany. Z Larsenem też byś wymienił. Nie. Tutaj bym Larsena już nie wypuścił. Przynajmniej mam taką nadzieję. A skoczek na G4? Skoczek G4, no to też, jeżeli tutaj nie mamy wsparcia, no to zagra E3 i zasłoni i zablokuje całą przekątną, prawda? Więc niekoniecznie. Gdybyśmy teraz zroszowali i potem wyprowadzili wieżę przez za hetmana jakby. No, ale po roszadzie wymieni te hetmany. No i tam będzie jakoś dalej grał i tak jeszcze, wiesz, trochę go wypuszczamy, nie?
Ale piękną linię mamy. Nie no, jest okej, okay, tak? Pozycja jest dobra. Czary mają rozwinięte figury, mimo tej trochę gorszej struktury pionkowej, bo mają tutaj te zdwojone pionki na linijce, no to i tak ta pozycja jest dla czarnych okej. Okay. Ale słusznie mówi Piotr Gliwice, proponując dwie opcje, hetman E7 i goniec D7. Nie wymienia się hetmanów, jak się ma przewagę. No właśnie, może niekoniecznie jak się ma przewagę, bo to jest takie zbyt ogólne, ale jeżeli prowadzimy atak, przeciwnik nie ma rozwoju figur, no to wtedy możemy tych hetmanów nie wymieniać. No i tutaj ten ruch hetmanem zejście na pole E7 wydaje się bardzo dobre, bo zaraz w kolejnym posunięciu rozwiniemy gońca, wyprowadzimy wieżę z atakiem na hetmana i jeszcze zdobędziemy tą linię D z tempem, więc rzeczywiście tutaj ma to sens. I w ten sposób najprawdopodobniej partia by się mogła toczyć. No ale Larsen stwierdził, że jednak tutaj najpierw zablokuje, a w kolejnym ruchu spróbuje dopiero zagrać D4. No to co teraz z czarnymi gramy? Skoro wiemy, jaki przeciwnik ma plan, wiemy, że na skrzydle tym nam nic nie zrobi, jedyna jego szansa to jest kontra w centrum. To co możemy tutaj zagrać, żeby zapobiec temu? Jak zamilkli wszyscy. Rocket Lancer, cześć. Smacznego. Szanuję jego nastawienie, bo to jest ekstra. To jest pełen los. Idziesz, nara. Nara lamusy. Smacznego. Smacznego. Smakówka. Propozycja skoczka na G4. Skoczek G4 jest propozycja. No to skoczek G4 takie bardzo optymistyczne, prawda? Po skoczek G4, czy tutaj nie możemy odbić na przykład? No tak, tutaj ten pionek też gdzieś będzie wisiał po drodze, a po ruchu skoczek G4 z kolei nie widać, czy mamy, czy możemy tutaj zbić na przykład, jak przeciwnik zagra H3. Ja wcale nie jestem o tym przekonany, a ruch skoczek G4 byłby fajny, jakby w kolejnym ruchu ten skoczek szedł na pole E5 i na przykład tam gdzieś się starał załadować. A goniec na G5? Goniec G4, jest taka opcja. G4. Tak, ale ten goniec też tutaj trochę stoi tak... Dużo nie. W sensie, tymczasowo jest okej, okay, tak? Nawet jeżeli przeciwnik zagra goniec E2, no to w tym momencie możemy, nie wiem, wesprzeć tego pionka. No i teraz, przez to, że związaliśmy gońca z hetmanem, no to ten ruch D4 jest utrudniony, tak? Bo tutaj nasze figury jakoś to kontrolują. Goniec G4 to jest mój drugi kandydat, jeżeli chodzi o tą pozycję. Więc Tadek, zgadzam się, ten ruch też mi się podoba. Jest całkiem okej. Okay. A roszady? Marcin 21414 proponuje goniec F5, Aneta. I ma rację. Ten ruch goniec F5 jest dobry. Roszada trochę spowalnia tutaj naszą grę i umożliwia gdzieś zagranie D4 lub D3 z jakąś kontrą. A tutaj zostało zagrane... Ale ja tego gońca F5 jakoś bym tak nie zagrała właśnie intuicyjnie, że tak to go przysłaniam. Tak, że w pionka strzela trochę, prawda? No. Tak, ale to jest przeciwdziałanie kontrze przeciwnika. Tutaj wszystkie pionki w tym momencie kontrolują, wszystkie nasze figury kontrolują pole D3. No już D4 nigdy nie możemy zagrać, bo po biciu w przelocie en passant jest kontrola nad polem D3 przez nasze figury, więc całe tutaj już to nie zadziała po prostu. Dobra. Słuchajcie, a propos anegdot. I on posał, mi się przypomniała jedna. Bo ogólnie język francuski jest językiem takim dyplomacji i w szachach też główne sformułowania są w języku francuskim. Na wielu turniejach oficjalnie na przykład powinno się posługiwać językiem francuskim, mówiąc takie, nie wiem, podstawowe rzeczy. Chociaż oczywiście teraz angielski wypiera trochę ten język francuski. Ale na przykład do tej pory pozostała zasada, że jak się na przykład przewróci figury, to cały czas jest ta zasada, że nie, jak się, zanim się dotknie, jeżeli się dotknie jakiejś figury, to trzeba się nią poruszyć. Dlatego, żeby uniknąć jakichś nieporozumień, należy to zasygnalizować, że poprawiamy figurę. No i się mówi wtedy sformułowanie francuskie j'adoube, jako że się tą figurę poprawia. No i kiedyś jakiś zawodnik z Polski pojechał na turniej międzynarodowy
No i tam został, właśnie rozrzucił figury i tam ktoś, ten jego przeciwnik zaczął poprawiać, tam mówi że dup, a tamten z kolei mówi mu żadnych dup, tylko rób ruch i graj. Tak myślałem, tak. Oczywiście, Polacy za granicą. Klasyka gatunku. Bardzo, bardzo przyjemna anegdota. Nie pamiętam, kto nie pamięta ten, ale taka historia gdzieś podobno miała miejsce. Prawdziwe. Wiadomo, jak to z tą prawdą taką anegdotyczną. Ale no cóż, kto to mógł być? Nie pamiętam. To nie za moich czasów na pewno, to było wcześniejsze. Może Kamil pamięta, skoro jeżeli jest jeszcze z nami. Dobra. Goniec na F5, w takim razie ten ruch jest całkiem ok, bo właśnie niweluje ostatnią kontrę przeciwnika. W tym momencie biały nie ma możliwości zagrania na żadnym skrzydle. No i też centrum zostało w tym momencie właśnie wyeliminowane, więc pozostaje białym tak naprawdę dokończyć rozwój figur i czekać na rzeź niewiniątek. Tak, białe tutaj rozpoczęły od ruchu hetmanem, no to już jest kwestia sporna, czy zaczynać od hetmana, czy nie. Ja raczej bym rozwijał inne figury. Czarny też poszedł hetmanem na pole E7. O co mogło chodzić w tym ruchu hetman C2? To jest takie trochę takie zagadkowe. Znawcą anegdot? No może... Nie wiem, no gdzieś to skądś musiałem to znać, no przecież sam tego nie wymyśliłem, chociaż... Mógłbym. Chociaż. O co mu chodziło z tym hetmanem? C2. No. Co tutaj się pojawia? Jaki motyw się pojawia po hetman C2? No nie wiem. A jakie nasze figury są niebronione? A no właśnie ten biało-polowy goniec. Tak, ten goniec jest niebroniony. Jakoś na przykład, no nie wiem czy to dobre, ale przez F3 nie możemy bić, bo goniec. No F3 to, wiesz, białym też nie zależy tak bardzo, żeby otwierać tutaj pozycję przy takim rozwoju czarnych figur, ale czasami jest możliwość zagrania tego ruchu F4, prawda? No i to F4 czasami może ratować białe, no bo nie ma tego bicia w przelocie en passant. Bo hetman może zbić gońca na polu F5, więc rzeczywiście ten motyw sobie białe zachowały, no ale w tym momencie jeszcze też nie czas na to, no i przede wszystkim tutaj pojawia się dodatkowe triki mogą się pojawić, że po tym F4 też skoczek może czasami wyskoczyć na G4, hetman na H4, na E3 też ten pionek może podwisać. No i niekoniecznie Larsen chciał na to pozwolić, dlatego zagrał gońcem na E2, taki ruch, który wziął pod kontrolę tutaj białe pola, no i przynajmniej w tym momencie jakoś czarne od razu nie wygrywają. No i teraz naturalnie kończymy rozwój robiąc roszadę. Pytanie krótka czy długa? No w tym momencie została wybrana długa, bo tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, król jest bezpieczny tak naprawdę z dwóch stron. Ale, bo mamy czarnymi kontrolę nad całą pozycją, ale w tym po długiej roszadzie od razu wyprowadzamy wieżę na linię D. Musimy oczywiście pamiętać, że ten goniec cały czas jest niebroniony i jeszcze w wypadku bicia jest to bicie z szachem, więc to jest motyw, który białe gdzieś tam będą miały w zanadrzu, ale nas to wcale nie przeraża. No dobra. Zostało zagrane wreszcie to F4. Czyli pamiętamy, że nie możemy zbić w przelocie, bo jest szach i straciliśmy figurę i całą resztę. No i jak teraz? Jak tutaj atakować? Czarne dokończyły rozwój tak naprawdę. Właśnie mają wszystko rozwinięte, ale jakoś tak bardzo dużo tej przestrzeni chyba też nie mają. No jak nie mają? Zobacz tutaj co to jest. To wszystko jest ich. Aha. Figury mogą manewrować sobie do woli. Tak jest pytanie. Co dalej czarnymi? Mhm. No jak tutaj rozwijać inicjatywę? W tym momencie można powiedzieć, że ledwo wyszliśmy z debiutu, dokończyliśmy rozwój figur.
No i coś trzeba tutaj wymyśleć, jakiś plan na grę. Ja bym wieżę zdwoiła. No i to jest... To nie jest taki zły pomysł, tylko co dalej po tym zdwojeniu, wiesz, ten pionek właśnie jest... Trochę, nie, trochę ten pionek jest tym skoczem, bo tam broni, ale jakby... I jeszcze goniec może przyjść i obronić też, prawda? Ale jakby tak trochę blokuje tego skoczka wtedy, że on tak nie może... No tak, ale biały tutaj nie ma kontry. Biały musi stać i czekać na naszą grę, więc jemu w to graj, że sobie postawi gońce na C3, może zagrać gdzieś A3, B4, no teraz jak już zrobiliśmy długą roszadę, to ten ruch A5 może być trochę ryzykowny. No i gdzieś tam powoli, powoli będzie tymi figurami wychodził do przodu. O, H6, G5, tu mi się pojawia opcja ciekawa. Baciara. Jeszcze tam wcześniej była też opcja. Skoczek G4, hetman H4. Czyli to samo, co wcześniej pokazywałem, tylko praktycznie w lekko zmienionej redakcji. No i ten ruch skoczek G4 też został zagrany, no bo czarne tutaj chcą jak najmocniej naciskać na tą białą pozycję. No i po ruchu skoczek G4 rzeczywiście ten nacisk jest dość duży. W tym momencie, jeżeli białe by zbiły tego pionka na przykład, no to po ruchu wieża G8 i odejściu, załóżmy z powrotem, mogłoby nastąpić nawet bicie. I po odbiciu, po ruchu hetman H4, byśmy doprowadzili do takiego ładnego ataku, gdzie wszystkie nasze figury wchodzą i okazało się, że grozi mat. No i tak naprawdę ciężko jest się przed tym matem obronić, bo na przykład po goniec D1 bijemy i dajemy mata. Jakieś takie śmieszne warianty mogą się tutaj pojawiać. Jeżeli odejdziemy gońcem na pole H5, no to też możemy odciągnąć z kolei wieżę. Tu szach i mat. I w tym momencie okazuje się, że za bardzo wprowadzenie jeszcze jednej figury do gry, jaką jest wieża po otwartej linii G, może już doprowadzić do końcowego ataku, bo te wszystkie nasze figury są już tutaj naszykowane, żeby tylko wejść, poświęcić się na polu E3 za dwa pionki, no i rozbić zupełnie pozycję białych. Dlatego pionek G7 jest praktycznie nietykalny. To co możemy zrobić ze skoczkiem G4? No H3 też nie możemy go wygonić, bo osłabiamy przekątną. Teraz pionek już nie kontroluje czarnych pól. No i po ruchu hetman H4 tak naprawdę straciliśmy przynajmniej hetmana, tak? Bo jeżeli tutaj pójdziemy, to dostaniemy mata. A jeżeli pójdziemy na D1, no to wykorzystujemy związanie i od razu widełki. Wygrana też. Czyli cały czas to działa. No dobra, no to co? A wymienić? Możemy zbić? No wymiana zostaje, tak? No i co po wymianie możemy zrobić czarnymi? No odbić. Możemy odbić. Ale chyba lepiej z szachem, nie? Lepiej jest dać szacha i dopiero później odbić. Dlaczego? Bo po szachu albo zderoszujemy mu króla, że pójdzie gdzieś tam na przykład na pole F1, wtedy możemy zbić. Nawet hetmanem możemy zbić pewnie. Albo zagra ruch G3 i wtedy osłabi wszystkie białe pola. A my właśnie dopiero co zdobywamy gońca białopolowego i teraz te nasze figury będą mogły już tutaj wchodzić do obozu przeciwnika i go atakować coraz mocniej. Więc to jest też opłacalne dla czarnych tak naprawdę. No i tak naprawdę cały czas tutaj nie wiadomo co ma biały z tym robić. No ten ruch F3. A pion na G6? G3, tak? Tak jak tu? Tak. Ten ruch jest ok, ale jak zobaczymy za chwilę, co zostało zagrane przez Larsena, przez Spaskiego, no to też nam się ten ruch przestanie podobać. Rzeczywiście ruch G3 został zagrany po to, żeby właśnie kontrolować pole H4, żeby nie było opcji tutaj, żeby nie było opcji ataku przed hetmanem. No ale ten ruch G3 zawsze daje możliwość punktu zaczepienia. Jeżeli trzymamy pionki tak na ostatniej linii w rzędzie, to ciężko jest się do nich dobrać. A jeżeli jakikolwiek pionek rusza do przodu, no to on jest po pierwsze takim potencjalnym obiektem zaczepienia, bo możemy atakować naszymi pionkami i go zbijać, ale też przybliża się trochę do naszego obozu. Wiem, że to jest nieznaczne przybliżenie, ale jednak. I teraz nasz pionek już w dwa posunięcia może otworzyć linię H i robić atak. No i też tak został zagrany. Został zagrany ruch H5. No i pozycja białych już jest bardzo
bardzo ciężka tak naprawdę. Białe zagrały H3, zaatakowały tego skoczka. No, zgodnie z ideą tatka, tak? Czyli najpierw zamknęły przekątną ruchem G3, żeby nie było tych szachów, a dopiero po H5, H3, żeby wygonić. No i co teraz? Jak myślicie? Co tutaj się mogło wydarzyć? No pewnie coś ciekawego. No, zaatakowali nas, to uciekamy, nie? No to nie jest być ciekawe odejść. Bo tylko mamy w sumie takie jedno pole do odejścia, nie? Tylko na F6. Piotr Gliwica mówi, nie uciekamy. No albo uciekamy na ten skoczek F6, albo musimy jakieś poświęcenia robić. Albo teraz zbić właśnie tym skoczkiem na E3. Trochę wymienić tam, wstawić tam gońca i potem móc wieżą atakować. No to jest zobowiązujące takie bicie, prawda? No jest zobowiązujące do ataku. Tak, ale czy mamy dalej tak jakoś jasno ten, jak ten plan tutaj realizować, ten atak? Pytanie, jak białe się tu bronią, no bo pewnie się bronią jakoś. Nie, no to ta pozycja to wygląda też bardzo dobrze, bo no co możemy tutaj białym, zaraz zagramy na przykład H4, prawda? Rozbijamy to dalej. Nie może za bardzo się wyprowadzić skoczkiem na C3, bo nawet wejdziemy wieżą na D2, prawda? Tutaj jest to wszystko atakowane. Wygląda to całkiem nieźle, muszę przyznać. To jest ruch, który też mógłby zostać tutaj wzięty pod uwagę. Jak tutaj skoczek musi pilnować, trzeba policzyć H4. Ewentualnie skoczek musi pilnować D2. No tak, tak. Po ruchu goniec E3. Ciężko jest tutaj białymi się jakoś porozwiązywać. Może taki atak. Ale to z kolei możemy nawet odejść, tak? I podejść z powrotem. Tutaj jeszcze mamy jakąś możliwość szacha i ataku z odsłony. Więc myślę, że po ruchu skoczek E3 też mielibyśmy szansę wygrać partię. To jest taka pozycyjna ofiara, prawda? Bo tutaj konkretów nie ma, ale też za bardzo nie widać, jak białymi mielibyśmy dalej się rozwinąć. Jak tutaj te figury nasze wyprowadzić? Tak, czarne mają dużo, dużo możliwości. I łatwą grę. Tak. Taką bardzo intuicyjną. Że wszystkie ich figury grają, zaraz porozbijają. Jeszcze tutaj cały czas są te motywy z szachami, że możemy zaciągnąć króla na jedno z tych dwóch pól. Na przykład po szachu na F2, po biciu zagramy E3 i zdobędziemy hetmana, więc tutaj cały czas ten motyw gdzieś tam wisi w powietrzu. Może jakoś tak odejść i później wrócić na pole C1, żeby nie było tych szachów. No ale to też wygląda bardzo źle, no bo tutaj możemy zagrać tak naprawdę dowolne posunięcie i nawet, nie wiem, C5, wzmocnić tego pionka i tutaj w ogóle nie widać, jak mielibyśmy hetman C5, jest też propozycja gdzieś. Nawet może taki ruch, hetman C5, po biciu. Załóżmy rozwój figur, to co, jakieś E3? Może tutaj je wypuszczamy, bo jeszcze zrobi roszadę i ucieknie, ale pozycja jest bardzo ciężka. Więc, bo możemy po prostu w ogóle tego nie bić. Na przykład po ruchu hetman C1 moglibyśmy zagrać C5, obronić tego gońca. No i teraz przeciwnik nie może za bardzo nas zbić, no bo te pionki go tutaj zaraz zajadą, prawda? Do przodu będą szły centralnie na króla. A jeżeli się spróbuje jakoś normalnie rozwijać, no to wtedy my też możemy tutaj spróbować jakoś go porozciągać. Może ruchem G5. Mi się taki ruch podoba w tym momencie. Myślę, że to miałoby prawo zadziałać, taka pozycyjna ofiara figury. Ale nie na taką ofiarę zdecydował się tutaj Spaski. Po hetman C3. Tutaj jeszcze patrzę, Piotr Gliwice mówi, że po hetman C3 by zagrał od razu. Hetman C5. Tutaj trzeba by się zastanowić, co jest po ruchu hetman E5. Czy nie ma... Czy jakoś się nie uda białym wymienić tych hetmanów. To byłaby spora
spora rzecz, jakby się udało. Ewentualnie, po Hetman C5 tutaj też może być problem z tym gońcem, bo po ruchu B4 nie za bardzo mamy jak się utrzymać na przekątnej. Jeżeli pójdziemy tutaj, to dostaniemy C5 i goniec bez obrony zostanie. A jeżeli odejdziemy z szachem, to król idzie na F1 i znowu brakuje nam miejsc na tej przekątnej. Musimy iść na pole E3, a wtedy już po wymianie hetmanów atak nasz gaśnie. Więc tutaj trzeba uważać na te ruchy. Gońcem. Ale to ofiara skoczka mi się podoba. No i rzeczywiście, dobra intuicja jest taka, żeby tutaj nie tego skoczka nie przejmować się tą figurą, tylko kontynuować atak. Ale Spaski postanowił skoczka oddać na polu G4 i otworzyć sobie linię H do ataku. Ta linia tutaj była kluczowa, żeby dokończyć dzieła. Dlatego zagrał H4. No i teraz, jakby białe nie próbowały, to zaraz po biciu HG otwiera się linia H, no i okazuje się, że te figury są poza grą. One w ogóle nie uczestniczą w obronie przeciwnego skrzydła i te pionki, ta struktura, która tutaj się, która w tym momencie została w centrum, w ogóle uniemożliwia tym figurom przejście na drugie skrzydło. Więc tak naprawdę została tutaj tylko wieża i goniec, które bronią króla z tej strony. No tak, ale wciąż jest możliwość wyjścia skoczkiem i zrobienia długiej roszady. Gdzieś tam ucieknięcia królem. No to już jest... Na drugą stronę. Ale to już są straty materialne, bo nawet jak zagramy skoczek C3, HG, i zagramy długą roszadę, no to po skoczek F2 dostajemy widełki, mamy pionka mniej i tutaj już, no to teraz z kolei atak wygasł, ale przewaga materialna jest na tyle duża, że już nie musimy się niczym przejmować, tak? Więc, no a jeżeli przyjmujemy ofiary, no to owszem, mamy dużo więcej materiału, ale nasz król cały czas jest pod atakiem. No i po tym biciu HG, HG, jeżeli by nastąpiło bicie, no to po tym biciu wieża H8, partia by się pewnie wkrótce zakończyła, bo te figury by tutaj zaraz weszły, tym bardziej, że po skoczek C3 szachu, goniec F1, można zagrać chyba ruch nawet G2 pionkiem. I tutaj dojść do doprowadzić pionka do hetmana nawet, nie trzeba później bić na F1, można doprowadzić pionka do pola G1, więc tutaj ten atak byłby groźny. No dlatego Larsen postanowił sobie zachować wieżę, żeby broniła tej pierwszej linii, żeby tutaj tak łatwo nie było wskoczyć. No i co po tym ruchu wieża G1? Jak tutaj? Tutaj już kilka ruchów wygrywa, ale zakończenie partii przez Spaskiego jest wyjątkowo efektowne. A gdyby teraz pionkiem na G2 czarnym podejść do tej wieży? To jest niezły pomysł. I to też by wygrywało, no bo idziemy pod wieżę i jeżeli teraz wieża by opuściła ostatnią linię, no to wtedy już wchodzimy naszą wieżą z szachem, tak? O to chodziło pewnie. Tak. Tak, i po wieża F2 tututaj możemy... Co możemy? Dużo tutaj już matujemy w ogóle, czyli dajemy szacha, jesteśmy związani, król musi zbić, dajemy szacha, król musi pójść na pole E2. I wprowadzamy gońca i już teraz, za chwilkę, lada moment jest mat. Bo tutaj te figury się nie są w stanie obronić. Tak, to pomysł jest dobry. No oczywiście po ruchu G2 pewnie biały by się starał jeszcze jakoś, nie wiem, zagrać skoczek C3 może. No i pewnie, jeżeli teraz wieża H1, to z kolei długa roszada. Ale pewnie po jakimś hetman H4 szach, król D1 też jest pewnie wygrana, tak? Możemy tutaj wskoczyć nawet hetmanem na pole F2 i wygrać. Też by to wygrywało. Inny ruch został zagrany. W tym momencie Spaski bardzo efektownie poświęca jeszcze jedną wieżę na polu H1. Tak naprawdę, czy to jest najlepsza opcja, tego nie wiem. Wszystkie te opcje wygrywają, ale na pewno to bardzo ładnie wygląda, bo poświęciliśmy figurę i ruch później poświęcamy całą wieżę. Po biciu wieżą na pole H1 pionek idzie do przodu, tak jak chciałeś, Jacku, czyli właśnie, tylko że z tempem, z atakiem od razu na wieżę, więc zmusza tak naprawdę wieżę do ucieczki. No i jeżeli nastąpiłoby wieża G1, to w planach zapewne Spaski miał szacha, król D1 i zapewne chciał tym hetmanem po prostu pójść na pole H2, atakując wieżę przeciwnika, albo na pole H1, żeby jeszcze ją związać. Po to tylko, żeby po biciu dorobieniu hetmana kolejnym i
i pobić, dać mata na polu D1. Larsen nie dał mu tej satysfakcji. Po ruchu HG odszedł wieżą na F1. No ale ta pozycja też jest wygrana, po hetman H4, król D1 nastąpiło, bicie hetmana, no i w tym momencie się poddał. Dlaczego? Bo też dajemy mata. Po biciu jak dajemy najszybciej mata? Czekaj, nie mów. Goniec, bije piona, ty? Tak. No i teraz jak goniec się zasłania, to co? Na górę hetmanem. Z matem, tak jest. Goniec jest związany. A jeżeli król ucieka? To hetman E1. Tak, no i goniec kontroluje pole D1, bo przed chwilą tutaj przyszedł, więc po tym też dajemy mata królowi na polu C1. No, jakie wnioski z tej partii? Przede wszystkim nie grajmy B3 w pierwszym ruchu. Myślę, że to jest podstawowy wniosek. Ale jakbyśmy mieli te kolejne wnioski sobie jakoś tam wypisywać, no to jeżeli już zagramy nawet taki ruch B3, albo jeżeli coś tutaj się wydarzy tego typu, no to pamiętajmy, że jak chcemy kontynuować rozwój naszych figur, to myślmy o tym, żeby te figury nie chodziły po 10 razy na te same pola, tylko tak jakoś, nie wiem, żeby starały się znajdować te pozycje troszkę bardziej aktywne. Na przykład tutaj w tym momencie myślę, że można było zagrać chociażby ten ruch E3, który by stwarzał trochę więcej problemów czarnym. A jeżeli nawet nie, no to tutaj też jest opcja rozwoju w inny sposób. Możemy zagrać na przykład G3, być może, później, chociaż nie, tutaj akurat może być D5 nieprzyjemne, ale możemy zagrać skoczkiem na C3, skoro wyprowadziliśmy pionka na C4. Później zagrać G3, koniec G2. No i ta pozycja dla białych jest grywalna, jest normalna, a z kolei białe znalazły taki plan, w którym tym skoczkiem się nachodziły w tych pierwszych ruchach, no i niewiele osiągnęły, tak? Tak naprawdę w tym momencie po pięciu posunięciach, czarne mają wyprowadzone trzy figury i zajęte centrum w miarę, przynajmniej ten pionek daje im komfort taki, że to centrum, a białe tylko dwie figury i z tym centrum też trochę u nich gorzej. Oczywiście w tej pozycji jest jeszcze masa gry, pewnie można było to grać na milion różnych sposobów, ale no ale partia się zakończyła jak zakończyła, po tym biciu tak naprawdę po ruchu E3 goniec F5 już ciężko jest tutaj białymi sobie radzić z tymi problemami, które powstały w samym debiucie. To spaski mistrzem. Spaski mistrzem, tak. Larsen oczywiście podniósł się z tego pojedynku. O, anegdotę mam o Larsenie. Przypomniało mi się. Czekaliśmy. Że Larsen uchodził za takiego zawodnika bardzo agresywnego. Że grał takie szachy bardzo aktywne. No zresztą tego ataki, no B3, że oczywiście tutaj nie wyszło, prawda, ale też masa partii mu wyszła gdzieś po drodze. No i on wtedy sformułował takie powiedzenie, że zapytany kiedyś, dlaczego gra właśnie tak aktywnie, tak agresywnie, powiedział, że woli dwie partie wygrać i jedną przegrać, niż trzy zremisować. No i miał rację, tak, bo dostawał w wyniku takich partii 2 punkty z 3, a nie 1,5, więc jest to kluczowa różnica. Agresywny zawodnik. Patrzcie, Kamil nawet wie, jaki miał wzrost. 160 centymetrów. No. O, to możesz powiedzieć, że był blondynem. Ja mogę powiedzieć, że był blondynem. Tak. To mi Tadek tutaj daje podpowiedzi, nie? Że to był blondyn. No dobra. Jak sporo dyktatorów XX wieku. To... No nie, akurat myślę, że Larsenowi daleko do dyktatorów, bo nigdy na szczycie nie był. Przynajmniej tak samodzielnie. Więc. No dobra. Słuchajcie, to co? Zagramy sobie jakieś treningowe chyba, co? Symultankę? No czy nie? No tak. Gramy symultankę. Dobra. Słuchajcie. Jeszcze jedna porażka dzisiaj. Dobrze.
No tak. Jak to było z tym inspirowaniem się ten od zwycięzców? Lepiej się identyfikować. Będę w naszej partii się identyfikował z tobą. No. Dobra. Słuchajcie, jak to się robi? Bo już zapomniałem. Symultany. Tak jest. Symultana, nowa symultana. Zapraszamy. Ja gram białymi i gram B3. O, to ciekawe będzie. Tak jest. Jak zwykle pamiętam tylko pierwsze trzy ruchy, więc... Tak. Ile sobie dam dodatkowego? Dobra, będę dużo wam tłumaczył. A dasz nam tak 2 sekundy, czy nie? Dobra, 2 sekundy chcesz? Dodatkowego czasu. Ach, kurczę, dobrze, że to precyzował. Czujny, Tadek, czujny. Dobrze, że doprecyzował. Słuchajcie, na czacie wam wrzucam info. Dołączajcie, jak chcecie. Zapraszamy. A jeszcze grupie specjalnej troski dasz linka? Grupa specjalnej troski jest bardzo wymagająca. Gdzie oni są? Gdzie wy jesteście? Tu jesteście? Dobra. Dzięki wielkie. Jacek mi zasygnalizował. Tak, to jest pomocny. Tam jest. Cześć, Michaj. Papa. Cześć, Michaj, trzymaj się. Cześć, cześć. A czemu mi nie chce się otworzyć to? Proszę, Michaj chce całą serię takich klasycznych gier. O. Nie jest tak, że wstyd nie znać. Wstyd to kraść, Michaj. Nie, to trzeba po prostu zaobserwować, włączyć powiadomienia i uczestniczyć w naszych tutaj grach. Dokładnie. Kogo nam brakuje? Anety brakuje. Klasyka. Dobra, jest widzę z nami Zoide X3. Dołączył do symultanki. Może ktoś jeszcze się skusi. Czekamy. Link w komentarzu. Link oczekuje. Dzisiaj jest wtorek, nie? Czy nie? Tak. Wtorek, bo są debiuty od A do E. Dokładnie. Dokładnie. Ja zawsze na wtorek czekam. Jak dobra. Od wtorku zaczynasz liczyć tydzień. Nie ma chętnych, więc zaczynamy. Do boju. Zaczynamy. Dobra, Zoide X3. Obiecałem wszystkim B3, to wszyscy mają porówno B3. Tadek chyba jakiś premów poszedł te E5. Prawie. Czekałem już. No dobra. Wszyscy pryncypialnie E5 grają. Proszę. Proszę. Tadek, jak szybko w ogóle. Po co ci te 2 sekundy? No ostatnio cały czas na czas przegrywałem. Muszę jakby te pierwsze ruchy wykonywać szybciej, żeby móc myśleć nad następnymi. Wszyscy grają tak samo. Nikt tu się nie wychylił. Kurczę, Tadek chyba na pamięć wszystko, rzeczywiście. Ciężko z takim zawodnikiem grać. Zaraz się już kończy moja pamięć niestety, więc... Zoide X3 swój wariant z kolei. Też tak można. A, tutaj nie ucieknę teraz. Dobra, to tak, to tak, to tak. A widzisz, chciałem przemanewrować skoczka i nie pozwalasz. Dobra. Zoide X3 muszę się zastanowić, jak tutaj grać, żeby to miało sens. Chyba ten ruch trzeba zrobić. A6, czyli swoje wzmocnienie tutaj stosujesz. Znaczy nie, no tak naprawdę... Dobrze. Nie wiem, jak przemanewrować mojego skoczka. Dobrze, słusznie, masz rację. Ale to w sensie nie słusznie. A nie, słusznie. Nie mogę się zdecydować. Mogłem ewentualnie hetmanem grać. O, na pewno Jacek niesłusznie. To wiem. Jacek stracił pionka, tak jak pokazywałem zresztą na pułapce. Tak. Te pułapki. Pułapki, pułapeczki. Jacek jeszcze nie wkuł na pamięć.
Ale to te. Nie, to prawda. Teraz tutaj mam problem w partii statkiem, bo jeżeli ja zagram skoczkiem do przodu, Tadek mnie zbije, ja zbiję, Tadek mnie zaatakuje hetmanem, zarówno gońca, jak i pionka, i nie będę miał jak pouciekać z tego wszystkiego. Dlatego muszę grać spokojnie. A Jackowi zdobędziemy pioneczka. Jacek niewdrożony. Nie było ostatnio i tutaj kuleją warianty, kuleją. Dobra, zejdę X3. Dlaczego tak płasko tym skoczkiem? To dobry ruch jest? Jak zbije, to... To znaczy, że był dobry ruch, a jak nie zbije... Dobra, na razie wyprowadzę figurę. No tak, tak. Dlatego się spodziewam tego F6. No i zobaczymy. O, tutaj widzę. Oj, nie, nie. Jakieś, nie, to... jakieś nie, sztuczki to... się zaczynają. Może i dobrze myślałem w sumie. Nie. Co ty, Jacek, tutaj kombinujesz? Chcesz mi mata na F2 dać? Myślałem, że nie to... Muszę uciekać. Chyba uciekam po prostu. Wrócę z powrotem. Ten goniec tam dobrze stał. No, Aneta w taki sposób się tutaj bunkruje. No bo już zapomniałam, co się grało. Nie, no tutaj Tadek zagrał na przykład A6. To dość ciekawe posunięcie, bo w tej pozycji. Tutaj F6. Zejdę X3. Brawo za konsekwentną grę, realizację swojego planu. Co ja tutaj miałem zagrać? Chyba muszę te pionki jakoś jeszcze bardziej atakować. O, proszę, Kamil. Dzięki wielkie. Lepiej niż radia się nas słucha, Kamil mówi. O. Więc no, to jest sukces. To jest sukces. To musimy jeszcze tego streama chyba o poranku robić. Fakty szachowe. Co, Kamil, remonciki? Jak tu się rozwijać dalej? Skoczek. No. Ja powiem ci, Kamilu, że już nie mogę się doczekać czerwcowej ligi. Bo chyba ostatecznie na czerwiec. A gdzie jedziesz? No, do Berlina. No. Niemiecką. To już głód szachowy jest duży. No dobrze, zejdę X3, zobacz, teraz jesteś na związaniu, mogę tego pionka zdobyć, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak dwa razy zbiję, skoczka sobie przeszykowałem, trzeci raz zbiję. Jakiegoś, no oczywiście skoczek tutaj może być pod atakiem, jakby goniec mi wyskakiwał, ale goniec nie ma dobrego odejścia. Pludry. Jak tutaj zagrać? Jakieś pułapki trzeba zostawiać. Trochę ryzykownie. Dobra, nie zostawiam pułapek, gram normalne szachy.
Chociaż. Graj normalny. No zobaczymy, może jakieś turnieje się wreszcie pojawią. A jak teraz rankingowo stoimy ze składem, Kamilu? Wydawało mi się, że jesteś załapany. No co, jak zbije, to zbije, czy nie? No zbije, tak, zbije. Tu H3, tutaj gram spokojnie. Uciekam. Jacek tutaj jakieś... A, Jacek, patrzcie, jaki sprytny. Chcę, żebym zagrał H3 i wtedy mi poświęci, hetmanem wyskoczy. Oj, tu będzie mnie atakował. Przebiegły ten Jacek. Wcale tak nie planowałem, Marku. A dzięki za podpowiedź. Dlatego zagram skoczkiem, żeby tutaj kontrolować te wszystkie pola. Hetmanem może? Normalnie bym odbił skoczkiem tutaj tatkowi, ale teraz ten skoczek ma też ciekawe alternatywy. A no tak, zapomniałem, że tam są te takie historyczne listy brane pod uwagę. Zapomniałem o zasadach. Przepraszam. No i Aneta, pułapka zadziałała. Patrz, co się teraz dzieje. Jest! Zwycięstwo. Kurde. A mówiłeś, że grasz normalnie, tak. Dobra. Fajnie. Figurka zawsze dobrze. Tutaj ciekawie się robi. Czy tego zbić? No tak naturalnie trzeba by to zbić po prostu. Chyba bije. Później zrobię roszadkę. No Aneta, magia. Magia kina. No Tadek ma taką solidną pozycję, trzeba przyznać. Nic tu się nie dzieje, trzeba to trochę porozbijać. Dobra, tutaj skoczek do centrum. O, Aneta. Długa roszada. Agresywnie. Teraz mogę już H3, bo już nie grozi mi to bicie na F2. Skoczek zabrał pole H4. Więc tutaj mogę już normalnie grać. No i dobra, i co teraz tutaj zakombinowałem? Aneta, gdzie ja teraz mam tu wyskoczyć? Nie wiem. Roszadę mogę zrobić po prostu. Proszę. No i po hetman E7 widziałem tą opcję. I teraz zostawię skoczka pod biciem, ale zrobię roszadę. Więc nie można tego skoczka w tym momencie zabić. Tutaj robię długą roszadę. Tutaj z kolei krótką roszadę. To jest tura roszad. W moich partiach. Śmiesznie, że wszystkie w tym samym czasie się wydarzyły. Co za... Za netą wymieniamy hetmany, no. Kurczę. No i tutaj z Zoida X3 jeszcze dodatkowo pioneczka na D4 zdobędę. Będę miał dwa pionki. Różnopolowe gońce, więc jakaś tam szansa remisowa jest, ale myślę, że sobie poradzę. Dobra, Aneta nie chce wymieniać hetmanów.
trzeba ją do tego troszkę przymusić. Co tutaj się wyprawia? Nie chciałbym czegoś podstawić. Ale moi przeciwnicy mają coraz mniej czasu. Na pole E3 się przestawię, będę stał solidnie. No tutaj grożą jakieś wyskoki. Tutaj niestety trochę Jacka wypuściłem. Te w końcu zaczynają grać, muszę się chować. Aneta jakieś też robi akcje. Wymieniamy hetmany, Aneta. Nie. Nie daj się, Aneta. Masz nie dobrą wymieniam. Pozycję. Uciekam, gdzie mogę, tym hetmanem. No dobra, idę do końcówki. Wierzę, że te różnopolowe gońce będą dla mnie wygrane. Aneta nie chce się wymieniać. Patrzcie. Jak tak można? I co ja mam zagrać z tym wszystkim? Dobra, uciekam do tyłu. Uciekam, ale atakuję. Jacek zaczyna mnie trochę naciskać. Nie wiem, czy to przemyślane było wszystko. Tadek, wreszcie się Tadek rozsypał. Patrzcie, figura na F6. Ja to nawet niechcący kliknąłem. A było tak, tak dobrze było. Było cofnij sobie. Ja to niechcący. To nie można cofać. W sensie w tych partiach symultanicznych nie ma takiej opcji. Ajajajaj. A było tak pięknie, widzisz? Wiem, ale no, naprawdę misklik. No. No to miałeś najlepszą pozycję ze wszystkich. No już nie mam. To taką w zasadzie miałeś zupełnie równą pozycję, więc... Co nie za dobrze świadczy o wszystkich, ale... ale takie życie. No tak, teraz bez figury. To już do jednej bramki, moi drodzy. Ruedi Q teraz chyba jest w najlepszej sytuacji, czyli Zoidy X3. Dzięki Piotrze, do zobaczenia. Już mało czasu, to już nie będą mądre ruchy chyba. Ten ruch ciekawy, ale ty chyba wiesz, że zdobędę. Chyba tak, chyba już zblokowałem, ale nie zauważyłem tego. Ale powiem ci, że tak... Ogólnie to wolę zagrać w ten sposób, bo to jest tak bardziej czysto technicznie, wymianka. Okej, okay, to ja też to wolę, tak, bo tak właśnie trochę bardziej. A nie, to jak się rzuca. Na bandę. Bo mi widełki groziły. No i to mi daje taki komfort, że mam pioneczka więcej i jestem zadowolony z pozycji.
Tam goniec jeszcze jest. Kurde. Lepa. Tutaj spróbujemy tą wieżę złapać statkowi. Może w ten sposób. No tak, bicie nie jest obowiązkowe. No tak, to wtedy rzeczywiście szansa byłaby duża na remis przy tych różnopolowych gońcach, ale te dwa moje pionki złączone już sobie powinny poradzić. Z kim tutaj teraz gramy? Z Jackiem. Jacek tutaj aktywnie na drugim skrzydle. Teraz tutaj spróbuję się na polu D4 może gońcem ustawić. Słucham? Nie, już mało czasu bardzo, więc to już będzie... Partia błyskawiczna się zrobiła. No dobra, teraz tak. Jak tymi pionkami iść do przodu dalej? Mogę tym iść spokojnie. Do przodu. No i tutaj wieża jest teraz złapana. W sensie ona, ja jej nie zdobędę, ale jest poza grą. Jak zagra Tadek A5, to ja A3. Wszystko się tutaj trzyma. Tutaj wchodzimy wieżyczką do ataku. No i co teraz możemy tutaj zagrać? Teraz chyba mogę po prostu wymienić wieżę. No tym pionkiem będę chciał iść do przodu, ale teraz nie chcę stracić pionka na polu C6, więc muszę się powzmacniać. Najpierw może tym pójdę najpierw do przodu. Wzmocnię gońca. Tutaj to wymieniamy po prostu dalej. Co my tu mamy? Bicie to bicie. No teraz wieża się wypuściła. Aneta tutaj jakieś sztuczki próbuje robić. Ach. Jacek, jakie ofiary. Cóż to za ofiary. Myślałem, że jeszcze uda mi się remis zdobyć, ale nie. Nie tym razem. No nie. Dobra, ruszę piokiem C. Przynajmniej zablokuję tutaj sytuację. Tego zdobywam, tu zdobywam, tu zdobywam. Tam zdobywam. Veni, vidi, vici. Tak. Tu zdobywam. Tu też. Wszędzie przewaga. Dobra, akurat już moim wspaniałym przeciwnikom się kończy czas. Większości partii.
Więc to rzeczywiście ułatwia pojedynki. No, ale co zrobić? Co tutaj zrobić? Co zrobić? Szach. Tutaj sobie wejdziemy, jeszcze hetmana dorobimy. Tutaj wieżyczka do gry, tu królem do przodu. Wszystkie figury do gry. I kończymy. Kończymy te nasze partie. Tutaj Aneta Mata, dajemy ci. Jeszcze się zasłonię. I mat, Mateusz. No i Tadek zasłużenie został ostatni na placu boju. Aczkolwiek pozycja nie pozostawia teraz wiele nadziei. Nie mam co robić w ogóle. No ale tak. Nie stresuj, tylko wszyscy oglądamy twoją partię. Dajemy. Czasem lepiej szybciej przegrać. A ile masz czasu, Tadek? Nie, już nie mam. Nie masz? Dajemy się. Dwie sekundy. Już straciłem. No tak. I ma. Dobra. Dziękuję wam bardzo za pojedynki. Bardzo było. Nie, no dobrze było, dobrze było. No, z tych naszych debiutów, jakbyśmy sobie tak przejrzeli partyjki, no to Aneta ze Statkiem grali bardzo podobnie, bo dostali taką samą pozycję i tutaj ten wariant z goniec D6, no i po tym ruchu no, można grać te E4, prawda? Można tutaj pchnąć do przodu pionka. Ten ruch A6 też mi się podoba, który zagrał Tadek, bo wymusza jakby coś, żebym zrobił z tym gońcem. Ten ruch Hetman E7 trochę mniej mi się podoba, bo tutaj chyba nie o to chodzi w tej pozycji, ale po ruchu A6, po tym biciu. Teraz jak patrzę, to być może powinienem tutaj po prostu zbić gońcem i miałbym pionka więcej. To może ten ruch A6 statka wcale nie jest taki dobry. Bo ja się jakoś zafiksowałem, że muszę tutaj bić skoczkiem tego pionka. No i wtedy po biciu Hetman D5 rzeczywiście bym stracił. Ale w wypadku w tej redakcji mogę zbić gońcem najpierw i po biciu. Biciu Hetman, teraz mam odejście skoczkiem z powrotem do tyłu i przesłonięcie tego pionka. No tak. Więc to może tutaj nie było najlepsze. No to chyba obiektywnie najlepszym ruchem jest to E4 tutaj, żeby pchnąć i coś z tym moim skoczkiem wymusić jakiś ruch tym skoczkiem. No dobra, więc to jest taka ciekawostka, bo to tego nie patrzyliśmy w sumie. No i podobną rzecz miałem z Jackiem, prawda? Bo z Jackiem miałem... No nie wiem. Z Jackiem miałem tą samą rzecz, co patrzyliśmy z kolei. Znaczy ja ci oddałem piona. Tak, tylko ruch wcześniej, tak? To A6. No i teraz po biciu jest właśnie bicie pionka na polu E5, tak samo. Czyli tutaj trzeba na tego pionka cały czas uważać. Mhm. Jeszcze zobaczymy z Zoe DX3. Bo tutaj było dość ciekawie, bo to jest ten wariant z ruchem D5, żeby ruszyć od razu do przodu pionkiem. O, fajnie, że ktoś zagrał to. Goniec B5, goniec D6, czyli w ten sposób. No ja zagrałem C4, bo nie chciałem tutaj jakoś ten ruch, nie jestem przekonany do tego ruchu skoczek F3, zagrałem C4, żeby wymusić jakąś reakcję. No i skoczek E7, skoczek F3. No i tutaj zostało zagrane F6. Ja zagrałem skoczek C3, żeby jeszcze wzmocnić ten nacisk. No i tutaj po D4, no to zdobywam pionka właśnie, bo jest bicie, ja biję skoczkiem, więc tutaj to byłoby, no po tym już mam pionka więcej i raczej nie mam problemów. A pytanie, co innego tutaj mogły grać czarne w tej pozycji. Tutaj nie jestem wcale o tym tak do końca przekonany, jaki ruch jest najlepszy. E4? A E4 to mogę chyba skoczyć D4 po prostu. A jeszcze no mam tak, możliwość zbicia tu i mam związanie też, prawda? Więc też to może zadziałać. No bo ja się też ustawiłem w ten sposób, że kontroluję to centrum i tak jakoś moje figury wyszły, prawda? No może A6, żeby zdobyć parę gońców i po biciu zbić pionkiem i się ustawić w takiej strukturze. To niby
Niby trochę jest zepsuta struktura, ale no, czarne mają dwa gońce. No i trzeba uważać na ten motyw tylko, który Aneta po z kolei podstawiła, że ten goniec tutaj jest bez wyjścia, tak? Więc jeżeli białe będą miały wsparcie i będą mogły zagrać pionkiem do przodu, no to gońca po prostu można stracić. No ale to już jest tak, taka... Tak, straciłam. Tak, Aneta straciła zresztą gońca. No dobra. No ale to, tak jak mówię, raczej tego B3 i tak nie powinniśmy grać, no. Bo w większości tych pozycji białe po prostu nic nie osiągają, a czarne stały całkiem przyzwoicie. No cóż. Dobra, myślę, że to byłoby na tyle. Dziękuję Jaki wam bardzo. Jaki plan na ten tydzień? Plan jest jasny. Plan jest bardzo jasny. Jutro nie ma nic. Jutro nic nie robimy. Wolne. W czwartek będziemy grali... Bez sensu. W czwartek będziemy sobie grali w jakoś tam Road to 3000, więc ja sobie gram, jak ktoś tam ma ochotę pooglądać, to zapraszam. Pokażę wam zresztą ten plan, żebyśmy mieli jakąś jasność. Gdzie to jest? Uciekło mi. O. Czyli tak, tutaj się trzymamy. Akurat te CS24 teraz są zawieszone z tego co wiem, bo ze względu na właśnie turniej Carlsena. Ale w czwartek jest o 21 Road to 3000 na CS24. Zobaczymy, jak będzie szło tym razem. O, w piątek analiza. W piątek analiza i symultanka, więc też A zapraszam. Powiedz, ale czyją twoją partię? No jeszcze zobaczymy. Jeszcze się nie zastanawiałem, co zobaczymy sobie w piątek. No i w sobotę zadania szachowe. Te zadania może przeniosę na jakąś inną godzinę, żeby trochę wcześniejszą, ale to jeszcze jest do ustalenia. Zobaczymy, ile się uda zrobić. Ostatnio z Anetą ile zrobiliśmy? Sporo nawet, nie? 50, nie, 60, nie udało się 60. 59 chyba ostatecznie, 59. nie? No tak, w jednej serii, więc całkiem przyzwoicie. Aneta wymiatała te zadania. Ach, jedno za drugim. Tak. No, w każdym razie zapraszam was bardzo serdecznie, no i do usłyszenia. Trzymajcie się. Miło było z wami spędzić wieczór. Dzięki. Cześć. Za wieczór. Pa, pa, dobranoc.